Jest sobota, 25 marca. Czas na drugą kolejkę turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy do lat 19. W ośrodku treningowym Krakowi w Rącznej, którego piękną panoramę właśnie teraz oglądamy, dzisiaj reprezentacja Polski zmierzy się z Łotwą, a to spotkanie skomentują dla Państwa Dawid Sud i Radosław Przybysz. No i co tu kryć, Szanowni Państwo, i my, i ci młodzi kibice zgromadzeni na trybunach w Rącznej na pewno liczą na poprawę nastroju po tym piątku, który dla reprezentacji Polski chyba wszelkich szczebli wiekowych nie był najłatwiejszy. Myślę, że wielu młodych zawodników oglądało i naszych kadr, i innych, którzy uprawiają piłkę nożną, i pewnie nie byli zadowoleni, podobnie jak selekcjoner Fernando Santos. No niestety, już tego meczu nie odwrócimy, ale chociaż może dzisiaj na osłodę gracze do lat 19 nam tutaj dadzą wygraną. No tak, bo ten wczorajszy mecz skończył się rozczarowaniem i porażką dorosłej reprezentacji Polski 1-3 w meczu z Czechami, ale zaczął się od też nie najlepszego widowiska, jakim był zremisowany 0-0 towarzyski mecz reprezentacji Polski do lat 21 Michała Probierza z Austrią, a w międzyczasie jeszcze reprezentacja do lat 20 przegrała również z Czechami 0-1. No dzisiaj przynajmniej będziemy oglądać w akcji drużynę, która ostatnio umiała z Czechami wygrać, bo w lutym w meczu towarzyskim kadra do lat 19 Marcina Brosza wygrała z Czechami 3-2 i kilku zawodników, którzy w tamtym spotkaniu pokazali się z dobrej strony, dzisiaj zobaczymy w akcji. Tak, jesteśmy po pierwszym zremisowanym meczu podczas tego turnieju. Dzisiaj jest bardzo ważne spotkanie, w którym jesteśmy faworytem, to trzeba jasno powiedzieć. Myślę, że dzisiaj zaprezentujemy się dobrze. Widzieliśmy, że płyta obiektu w Rącznej, tak, jest dobrze przygotowana, więc wydaje mi się, że będziemy dzisiaj zespołem dominującym. Tak jest, my już oglądamy obrazki z rozgrzewki obu drużyn na naszych ekranach, choćby przed chwilą z numerem 13 Denis Daniels, nawet Nosekbe Suszko. Właśnie teraz Państwo go widzą, to jest jeden z niewielu zawodników reprezentacji Łotwy, który na co dzień nie gra w łotewskim klubie, a w Napoli, w drużynie, no oczywiście nie pierwszej drużynie, lidera włoskiej Serie A, ale w Primaverze miał już okazję mierzyć się w bezpośrednim pojedynku z naszym napastnikiem Jordanem Majkszakiem, który to z kolei występuje na co dzień w młodzieżowych drużynach włoskiej Romy. O tym będzie na pewno jeszcze okazja porozmawiać. Widzimy również w rozgrzewce naszych bramkarzy, ale rzeczywiście warto nakreślić, jak wygląda sytuacja w tym turnieju kwalifikacyjnym, bo jest to drugi etap eliminacji Mistrzostw Europy do lat 19. W pierwszym Polacy wygrali swoją grupę przed drużynami Bośni i Hercegowiny, Estonii i Włoch. Zdobyliśmy 6 punktów, pokonaliśmy Bośnię i Hercegowinę 2-0, Estonię 2-0 i później przegraliśmy z Włochami 0-1, ale bilans bramek pozwolił nam tamtą grupę wygrać. W drugiej fazie, tak zwanej już fazie elit, jesteśmy gospodarzem turnieju kwalifikacyjnego, który odbywa się w Krakowie i okolicach, tak można powiedzieć, bo twój pierwszy mecz, ten środowy, reprezentacja Polski rozegrała na stadionie Garbarni. Dawid z Rafałem Kędziorem komentowaliście to spotkanie. Skończyło się ono remisem z Izraelem 1-1, choć trener Brosz nie krył zadowolenia z tego wyniku, a może inaczej, z walecznej postawy swojej drużyny, bo jednak uznał Izrael za głównego faworyta naszej grupy, w której jest jeszcze Łotwa, nasz dzisiejszy rywal, i drużyna Serbii. Myślę, że Izrael zaprezentował się bardzo dobrze. My potrafiliśmy się temu przeciwstawić. Remis jest wynikiem, który otwiera nam po prostu cały czas nadzieję na to zwycięstwo w grupie, ponieważ gdybyśmy przegrali, no byłoby to trudno. Ciężko jest wygrać grupę eliminacyjną w meczu pierwszym, gdzie przegrywasz, tak? Ale myślę, że tutaj dla nas będzie dzisiejsza historia. Musimy wygrać z Łotwą i powalczyć później z Serbami o to, by wygrać grupę. Tak jest. Obie drużyny wychodzą już na boisko w Rącznej. Ta płyta, tak jak widzimy, w naprawdę niezłym stanie, zważywszy na porę roku, którą teraz mamy, i za chwilę odsłuchamy hymny oczywiście narodowe Łotwy i Polski. Thank you.
Rzeczypospolitej Polskiej. Please remain standing for the national anthem of Poland. Brawo panowie, pierwsza motywacja ze strony kapitana naszej drużyny, bramkarza Oliwiera Zycha, na co dzień zawodnika Aston Villa, w sumie w 21-osobowej kadrze Marcina Brosza, powołanej na ten turniej eliminacyjny, aż 10 zawodników występuje na co dzień w klubach zagranicznych. No, aż tylu zawodników w... O właśnie, widzimy choćby Jordana Majchrzaka teraz na naszych ekranach, naszego napastnika. Aż tylu zawodników za granicą, Łotysze bez wątpienia nie mają, no dla nich... Sam udział w tej drugiej fazie, w turnieju Elite, jest już swego rodzaju sukcesem. Oni już są zadowoleni z tego, że drugi raz z rzędu udało im się przejść pierwszą fazę eliminacji Mistrzostw Europy i zagrać w drugiej, aczkolwiek choćby pierwsza kolejka tego turnieju. Ten środowy mecz z Serbią pokazał, że wcale nie będzie tak łatwo ich pokonać, bo Serbowie wygrali co prawda 1-0, ale dopiero po golu w doliczonym czasie gry. No myślę, że tego meczu Łotysze mogą żałować, prawda, bo stracili gola w doliczonym czasie gry, gdzie rywale grali w osłabieniu, bo jeden z zawodników serbskich został ukarany czerwoną kartką, ale dzisiaj myślę, że też nie położą się nam na boisku, jednak będziemy starać się dominować, tak przeczuwam w tym meczu. Ale może przejdziemy to teraz do składów. Tak jest, za chwilę skończymy myśl. Widzieliśmy jeszcze sędziego, nim jest pan Miguel Nogueira, Portugalczyk, a to już składy obu drużyn. Polska w zestawieniu Oliwier Zych w bramce, w obronie z dwójką Drapiński, 4 Matysik, 7 Dawid Bugaj, w drugiej linii z dziesiątką Kacper Urbański, Miłosz Brzozowski z 11, z 14, Maksymilian Ojedele, 16 to jest też obrońca, Wiktor Matyjewicz, zawodnicy ofensywni, 19 Jordan Majchrzak, 20 Igor Strzałek i 21 Tomasz Pieńko, który w tym pierwszym meczu z Izraelem miał naprawdę kilka korzystnych okazji do strzelenia gola. Łotwa w składzie Nikita Parfionow, w bramce, w obronie Silajew Skożurow, Nosek Besuszko, Sliede, Krievins, Atars, przed nimi Żalejko, Sirbu, Gaucisz, Ice Burietis i w ataku z dziesiątką Valerijs Lizunovs, prawdopodobnie najgroźniejszy zawodnik ofensywny drużyny Jakuba Dovalila. I to może nie jest dla nas najlepsza wiadomość, bo Dovalil to jest Czech, a my z tymi Czechami ostatnio nie mamy najłatwiejszych przejść, jeżeli chodzi o naszą rywalizację między dwoma narodami, a to są już ławki rezerwowych obu drużyn. W naszej drużynie na ławce bramkarz Aleksander Bobek z 12, 3 Jakub Lewicki, 9 Lewis Pitan, 13 Alex de Grasa Marquez, 17 Dominik Biniek i 18 Szczepan Mucha. Cztery zmiany w 11 Marcina Brosza względem meczu z Izraelem. Nie ma m.in. strzelca gola w tamtym spotkaniu, a więc Filipa Koperskiego. Nie ma też choćby podstawowego pomocnika, zawodnika Lecha na wypożyczeniu w GKS-ie Katowice, Antoniego Kozubala. Tak, jeżeli tutaj nieobecność Koperskiego jest powodowana kontuzją, którą doznał tej kontuzji po strzeleniu gola, gdzie cieszył się gdzieś tam problemy mięśniowe, to Kozubal nie występuje z nadmiaru żółtych kartek, którą otrzymał w ostatnim meczu i myślę, że strata tych dwóch zawodników jest dla nas duża, bo to są jednak podstawowi zawodnicy. Tak jest, pan Nogueira użył gwizdka po raz pierwszy w tym spotkaniu. Rozpoczął się mecz w Rącznej, drugi mecz w tym turnieju kwalifikacyjnym dla obu ekip. Już przejmuje piłkę z numerem 19 Gaucisz. Drybluje, wpada w pole karne, strzał, pierwszy strzał, niecelny, pierwsze ostrzeżenie, Ice Purietis.
No lewy ofensywny zawodnik postraszył nam po raz pierwszy Oliwiera Zycha bardzo wcześnie. Myślę, że Łotysze dali już bardzo szybko ten sygnał, że trzeba na nich uważać, bo zobacz, ta akcja jakby nie rodziła się z kilku podań z wielkiej gry Łotyszy, tylko konkretnie przedostali się w pole karne i od razu oddali uderzenie. Na nasze szczęście nie, było to uderzenie niecelne. No tak, wystarczy przechwyt, wystarczy doskok i robi się groźnie pod polską bramką. Skądś to znamy, można powiedzieć. Natomiast do wyjściowego składu naszej reprezentacji wracają obrońcy. Wiktor Matyjewicz i Igor Drapiński. Oni spotkanie z Izraelem oglądali w dresach, w kurtkach, bo byli po prostu na ten mecz zawieszeni za kartki. I jeszcze w fazie bronienia możemy powiedzieć, że też obrońcą będzie Brzozowski, który też nie grał w pierwszym składzie w poprzednim spotkaniu. Grał na jego pozycji Jakub Lewicki, a Brzozowski pojawił się w trakcie tego meczu w drugiej odsłonie. I kolejna szansa drużyny Łotw. Znowu przechwycili piłkę i ruszają tym razem prawą stroną z ofensywną akcją, ofensywnym rajdem, ale tym razem Rodrigo Gaucis starał się tam przedrzeć, ale dobra asekuracja naszej drużyny. Tak jest, wydaje się, że zszedł tutaj Matysik do wsparcia swoich kolegów. No gramy takim ustawieniem 3-4-3, można to tak określić, albo 3-5-2. Będziemy się przyglądać, jak to się będzie układało w fazie ofensywnej. W każdym razie mamy trzech nominalnych stoperów. Teraz, no właśnie, na prawej stronie z 16 Wiktor Matyjewicz już wznawia dalekim wykopem, ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Na co dzień zawodnik Hellasu Verona. W środku Kacper Urbański, który w tym pierwszym meczu z Izraelem wszedł dość szybko, pewnie nie spodziewał się, że aż tak szybko będzie musiał pojawić się na boisku, bo tak jak mówiłeś, Filip Koperski strzelił gola w 10 minucie, chyba upadając przy tym trafieniu, przy naskoku, tak mi się wydawało, że gdzieś tam pociągnął go mięsień, chyba dwugłowy. No i taka nietypowa sytuacja, że zawodnik strzela gola, cieszy się, a po chwili jest w innym humorze, bo musi opuścić plac gry, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne. Tak jest, wtedy przy rzucie rożnym asystował Jakub Lewicki, on dośrodkowywał dzisiaj zawodnik Jagiellonii tylko na ławce rezerwowych. Ale też myślę, że nie ułożyło się to spotkanie z Izraelem tak, jakbyśmy chcieli, oby dzisiejsze rozpoczęło się lepiej. Mike Szak zgrywa, ale za lekko, zdecydowanie. Wracając do naszego ustawienia, to myślę, że to będzie ustawienie 1-3-5-2. Właśnie z Mike Szakiem i Pieńko najbardziej wysuniętymi w naszej zespole i z Bugajem chociażby na wahadle. Pada w pole karne prawy wahadłowy Dawid Bugaj. Chyba była interwencja obrońcy łotewskiego i będzie pierwszy rzut rożny, a my te rzuty rożne bić umiemy, o czym mówiliśmy przed chwilą. Pierwsza dobra ofensywna próba Dawida Bugaja. To też jest zawodnik na co dzień występujący za granicą. Również we Włoszech zawodnik Primavery, oczywiście tej młodzieżowej drużyny z Pal Ferrara. Nie ma Lewickiego, więc zastępujący go Brzozowski będzie wykonywał rzut rożny. Też lewą nogą. Ale piłka wybita przez Łotysz. Nie udało nam się dojść do sytuacji strzeleckiej, ale będziemy cały czas jakby przy futbolówce, będziemy układać swój atak w ataku pozycyjnym. Myślę, że tutaj też trzeba będzie wykazywać się cierpliwością, bo Łotysze uważam, że w tym meczu będą przygotowani na to, żeby odpowiednio się przesuwać, w pewnym momencie doskakiwać do nas, tak, próbując odzyskać piłkę. Na pewno jesteśmy faworytem tego meczu, na pewno musimy dzisiaj wygrać najlepiej jak najwyżej. Tak się ułożyły te wyniki innych spotkań, bo dzisiaj o godzinie 11 na stadionie Garbarni odbył się już jeden mecz drugiej kolejki, w którym to Serbia przegrała z Izraelem 1-3. Co prawda od 31 minuty grała w 10 po czerwonej kartce dla Miladinowicza, natomiast no już od 24 minuty Izrael prowadził. W 33 Abed strzelił drugiego swojego gola. Było już 2-0, ostatecznie skończyło się wynikiem 3-1 i to gdzieś potwierdza tę tezę Marcina Brosza o tym, że Izrael chyba jest drużyną nawet o większym potencjale niż Serbia, choćby z tego względu, że to przecież wicemistrzowie Europy do lat 19 poprzedniej edycji. I widać tutaj po Izraelczykach, że udowodnili swoją dobrą grę w pierwszym meczu, gdzie zremisowaliśmy z tym zespołem, w drugim meczu wygrywali, tak jak mówisz, 3-1 i można oczywiście mówić, że tam była czerwona kartka, ale jednak już w równowadze objęli prowadzenie. Dwa gola Abeda, dwie asysty Lugasiego, czyli tych, którzy wyróżniali się w spotkaniu z naszą reprezentacją. Rozgrywa z głębi Maxi Ojedele. On, Urbański, będą zapewne za to odpowiadać i wpada nam lewy wahadłowy Brzozowski. Strzał przyblokowany. Mike Szaka to jedno z wielu zapewne starć, które będzie toczył dzisiaj ze środkowymi obrońcami reprezentacji Łotwy. Czasem musi ratować się faulem nasz obrońca. Fauluje Lizunowca, tego najbardziej wysuniętego ofensywnego zawodnika łotewskiego. Będzie rzut wolny dla reprezentacji Łotwy, na szczęście na ich połowie.
Tak, tutaj Matejewicz wybrał tutaj faul, tak, w tej sytuacji. Stał i wybrał przemoc. Był blisko rywala, wiesz co, chyba już wiedział, że po prostu nie da rady podgonić, tą piłkę puści po prostu. Ale takie przewinienie, chociaż zobacz, tu wydaje mi się, że szykuje się zawodnik, kapitan łotewskiej drużyny do tego, by chyba centrować piłkę w pole karne. Widzimy, że Szuszko, którego pokazywaliśmy, zobacz, biegnie w pole karne. No tak jest, mają bardzo wysokich środkowych obrońców Łotysze. Będą chcieli pewnie z tego korzystać. Wiemy, że stałe fragmenty gry dzisiaj w futbolu są bardzo potężną i ważną bronią. Nie przypominam sobie, wiesz co, bezpośredniego dośrodkowania, ale tak tutaj wybrali gracze z Łotwy. Na szczęście dobrze tę piłkę głową wybił Miłosz Matyścik. No, zawodnik Jagiellonii też ma całkiem niezłe warunki fizyczne. Będzie tylko out tym razem dla Łotwy. Silajew z Kożurowca, więc prawy wahadłowy drużyny trenera Dowalila będzie wznawiał grę z out. Chyba jakieś drobne problemy techniczne, ale tymczasem strzałek w polu karnym reprezentacji Łotwy. Kolejna szansa! Świetny strzał Brzozowskiego. Naprawdę ten zawodnik nam już się podobał w lutym w meczu z Czechami. Podobał nam się z Izraelem, kiedy wszedł z ławki, dał dobrą zmianę i dzisiaj też jest bardzo aktywny. Przede wszystkim ma ciąg na bramkę, lubi grać ofensywnie, tak jako ten wahadłowy czy też obrońca często. Widać było to w tej akcji. Dobre uderzenie, dobre podłączenie się do akcji i mamy kolejny stały fragment gry. Jeszcze raz Brzozowski. Tutaj strzał głową, ruchu tak jednego jest. Z zawodników, właśnie by ktoś przewidział to, że może być ta piłka tak zgrywana głową przez chyba Majszaka, który teraz jest na naszych ekranach. Tym razem piłka odchodząca z drugiej strony boiska w porównaniu do wcześniejszego rzutu rożnego dośrodkowywał Brzozowski, on ten rzut rożny wywalczył, on go wykonał. No tak, zgrywał chyba Majszak, bo nie możemy tego uznać za strzał. Nie miał z tą piłką absolutnie żadnych problemów Parfionows, ale jest kolejna akcja. Tym razem Urbański napędza nasz atak, nie było tutaj faulu. Teraz się poślizgnął, tak, na tej murawie mokrej zapewne. Miał inne plany Urbański na tą akcję, teraz musimy być czujni. Naciskany przez rywala Igor Drapiński wybija piłkę na aut. Nie było faulu. No rzeczywiście, będą nas zapraszać w swoje pole karne Łotysze i próbować długimi piłkami uruchamiać swoje szybkie ataki. Nie chciał ryzykować koniec Drapiński, końców, tak? Koniec końców nie chciał ryzykować pewnie, tak jak chwilę wcześniej Matyjewicz. Oni się pewnie trochę też muszą oswajać z tym powrotem do gry. Tak jak mówiliśmy, w pierwsze spotkanie oglądali z perspektywy ławki rezerwowych. Wiesz co, ich nawet nie było na ławce rezerwowej, bo pauzowali za kartki. Tak, Drapiński, tak, tak. No, nie musieli się nawet rozgrzewać. Nie było ich na pewno oficjalnie w protokole meczowym. Nie było też Aleksa de Grasy Marquesa, który dzisiaj jest rezerwowym napastnikiem. Zobaczymy, jak tymi siłami będzie szachował też trener Brosz, bo trzeba pamiętać, że jest to turniej eliminacyjny. 3 mecze w krótkim odstępie czasu. Znowu sunie nasza akcja, tym razem Pieńko. Świetnie, minął Suszkę z zamachem, ale no już tutaj z tym podaniem było dużo gorzej. Piłka wybita, ale zupełnie niepilnowany Brzozowski. Tak, widzimy też, jak głęboko bronią Łotysze. W zasadzie 5-4-1 takim zestawieniem w formacji w fazie defensywnej. Dośrodkowuje Pieńko za głęboko. Tak, ale tutaj już Pieńko z Majszakiem byli dobrze gdzieś tam wykorzystywani przez naszych zawodników. Pieńko bardzo dobry dribbling wcześniej. Szkoda, że zabrakło mu podniesienia głowy, popatrzenia, gdzie są ustawieni jego koledzy, bo wydawało się, że Ojedele jest nieźle ustawiony na przedpolu, że Majszak jest w polu karnym. Szkoda takiego zagrania, bo wymaga się pewnie od zawodników w tym wieku, by no jednak podnieść tą głowę i zobaczyć, gdzie tą piłkę można skierować. Ale widzimy, że znowu już ta piłka szybko zebrana przez naszych reprezentantów. Miał ją pod nogami Igor Strzałek. Rozgrywał Kacper Urbański. No ostatecznie wycofujemy tę piłkę do Zycha i będzie kolejna akcja na zbudowanie spokojnego ataku pozycyjnego. I myślę, że tak ten mecz będzie wyglądał przez większą fazę, tak? Że będziemy przy piłce, będziemy starać się w tym ataku pozycyjnym modelować tą swoją grę, poszukać w pewnym momencie przyspieszenia akcji i zobaczymy, jak nam się będzie to udawało, tak jak powiedziałeś, przy tej skomasowanej obronie rywali. Teraz dobry przerzut Strzałka, ale wychodzi czujnie obrońca, wybija. Jeszcze do piłki dopada Matyjewicz, ale mamy cały czas zagrożenie. Pieńko naciskany przez rywala. Dośrodkowanie Bugaja. Jest tutaj Ojedele. Czy zdąży oddać strzał? Nie zdążył. Nie zdążył też dopaść do piłki Brzozowskiej. Szkoda tej akcji, bo nieźle się ona zapowiadała. Pieńko tym razem dobre zagranie. Dobrze tutaj się wszystko nam układało. Szkoda, że zabrakło nam uderzenia. Odzyskujemy już jednak szybko tę piłkę. Dobra asekuracja Urbańskiego i faulowany teraz Igor Strzałek przy próbie wyprowadzenia kolejnego ataku.
Jak na razie Kacper Urbański stara się ten ciężar gry brać na siebie, choć tym razem widzimy, że to był Igor Strzałek faulowany, tak? Podoba mi się, że Strzałek i Urbański chcą tą piłkę, chcą, nie wiem, dribblingiem zyskiwać przestrzeń, bo gdy będziemy tylko grać podaniem wszerz, nie będziemy zdobywać tej przestrzeni, a Łotysze widać, że są nastawieni defensywnie i liczą na kontrataki. Pewnie, że tak. Prosimy też o inicjatywę, o pokaz swoich umiejętności indywidualnych, bo co do tego, że nasi piłkarze przewyższają rówieśników z Łotwy, tymi właśnie nie mamy wątpliwości. Kolejne dośrodkowanie Brzozewskiego. Oj, tutaj spokojnie, najwyższy na boisku Nix Liede wybija tę piłkę. Jeszcze próbował Buga i będzie kolejny stały fragment gry. No, wydaje się, że zyskaliśmy przewagę od początku tego meczu. Po raz kolejny, już trzeci stały fragment gry chyba, tak? Egzekwowany przez Brzozowskiego. Teraz będzie czwarty, więc być może uda się otworzyć wynik meczu właśnie po jednym ze stałych fragmentów gry. Jeszcze raz wykonawcą rzutu rożnego Miłosz Brzozowski. Na co dzień zawodnik Hanzy Rostock, urodzony w Świnoujściu. Lewonożny, dośrodkowuje, ale bardzo, bardzo źle. Tym razem z pewnością nie tak chciał to zrobić, bo też rzadko spotykana sytuacja. Ale już musi Brzozowski podnieść głowę do góry i liczyć na kolejne lepsze swoje zagrania w tym meczu. Zmarnowana okazja na zagrożenie. Widzimy, że bramkarz Łotewski nie spieszy się teraz i nie ze wznowieniem. Wznowienia gry krótkim podaniem, będzie to raczej dalekie wybicie. Pokazał to swoim zawodnikom, że będzie to daleki wykop. Myślę, że gdyby to spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, to Łotysze na pewno byliby zadowoleni. Już w tej pierwszej fazie eliminacji oni nie stracili żadnej bramki tak naprawdę. Zremisowali 0-0 z Rumunią, zremisowali 0-0 z Austrią i wystarczyło im do awansu zwycięstwo 1-0 z Litwą. Jak łatwo policzyć, uzbierali w sumie 5 punktów, co dało im awans do rundy elit, bez porażki. Myślałem, że powiesz, że wystarczyło im po raz trzeci zremisować bezbramkowo, ale to by pewnie nie wystarczyło. To już by było zbyt piękne, tak. Ale okazali się lepsi od Litwinów. No i to jest duży sukces dla nich, tak? Pewnie, że tak. Tak jak już o tym mówiłeś, bo dla nich pokonanie takich rywali w swojej grupie i awans do kolejnej jakby rundy eliminacyjnej jest, myślę, że dużym sukcesem. Tymczasem akcja drużyny Łotwy, ale czujnie tutaj jeden z naszych obrońców, grający bliżej prawej strony, Matejewicz, wybija tę piłkę. Dawid Buga jest prawym wahadłowym, to jego tradycyjna pozycja, czasami może też grywać na prawej obronie. Matyjewicz z Hellasu na prawej stronie trzyosobowego bloku stoperów, a w środku szefem tutaj Matysik. Czy tu nie było faulu? No, musimy nie uważać, używa gwizdka. Trzeba uważać na takie sytuacje, bo gdzieś jeden niekoniecznie dobry ruch może spowodować przewinienie. Teraz dość dużo swobody mają rywale, próbuje o jeden raz, drugi przerwać. Nie udało mu się to, jak na razie cały czas. Żalejko kontynuuje akcję. Przenosi ciężar gry na prawą stronę, ale na tyle nieumiejętnie, że to my będziemy wznawiać rzutem z autu. Znowu przy piłce Brzozowski. On ostatnio przy tych stałych fragmentach gry, w zasadzie od początku meczu, ma co robić. Chyba najwięcej kontaktów z piłką, jakbyśmy mieli tutaj taką statystykę, to właśnie jest u Brzozowskiego. Może ma też więcej sił od swoich kolegów, ale myślę, że ten czas na regenerację został dobrze wykorzystany przez nasz zespół. Przeniesiona piłka na prawą stronę, ale też nie udało się zdobyć przestrzeni do przodu, tak? No musiał się cofnąć, żeby zamienili się pozycjami nawet na chwilę Bugaj z Matyjewiczem. Ale nie korzystamy z tego. Matyjewicz czeka gdzieś przy prawej linii bocznej, natomiast spokojnie próbujemy zbudować ten atak z powrotem. O, już w tym momencie zamieniają się koledzy z linii defensywnej reprezentacji Polski pozycjami. Obrońca Hellasu wraz z Matysikiem. Bardzo spokojnie, co tu kryć, budują kolejny atak. Wiesz, tutaj jakby też Łotysze jakby nie chcą podchodzić, tak? Grają, można powiedzieć, w średnim, w niskim pressingu. Raczej tutaj mają skumulowanych wszystkich zawodników, czyli przed polem karnym dwie linie ustawione. Przyjmuje piłkę na klatkę piersiową Majchrzak. Odskakuje mu ona nieco. Teraz Szuszko wykorzystał swoje takie warunki fizyczne, tak? Wszedł przed Majchrzaka. Tak jest, ale Sirbu też nie zdołał przyjąć tej piłki. Jeszcze raz będziemy mieli out. Ewidentnie domaga się Brzozowski, żeby ktoś podszedł mu tutaj do zgrania. Znowu jest sam w polu karnym Majchrzak. Wycofuje do strzałka. Nie udało się nam zawiązać. Ale cały czas Brzozowski przy piłce. Pomaga mu Pieńko. Próbuje przebić się indywidualnie zawodnik Zagłębia. Dobra sekuracja, podwojenie przy graczu Zagłębia, Lubin. No zobacz, tu będzie ciężko nam wykreować taką akcję, która pozwoli nam mieć taką sytuację, wiesz, stuprocentową, prawda? Bo zobacz, jak nisko, jak wielu zawodników z Łotwy po prostu broni dostępu do własnej bramki. Tak to zapewne będzie wyglądało. Mamy za chwilę dwóch, trzech zawodników przy każdym z reprezentantów Polski. Potrzeba się tutaj wspierać, pokazywać do gry, podwajać i potrajać w akcjach ofensywnych, żebyśmy coś z tego mieli, albo też
gdzieś wygrać dryblingiem, próbować, tak? No właśnie, zyskać przewagę takim niekonwencjonalnym. Tak, wygrywać pojedynki. Myślę, że Pieńko ma ku temu takie zapędy. Po pierwsze, lubi to robić. Po drugie, też w Ekstraklasie, chociaż było widać przy tej jego bramce, gdzie minął kilku rywali, tak, ze Śląskiem Wrocław, jak dobrze pamiętam. Tak. Więc on ma takie inklinacje do gry dryblingiem. Myślę, że Majchrzak jest bardziej taką dziewiątką statyczną, która czeka na piłkę do finalizacji. Myślę, że Majchrzak ma swoje plusy, jeżeli chodzi, gdzie gra bez piłki. Dobry w pressingu, ale tutaj takich okazji chyba w tym meczu nie będzie miał, bo rywale widać, że tej gry po prostu nie podejmują zbyt wiele. No tak, pewnie w idealnym świecie wyobrażalibyśmy sobie nasze akcje ofensywne tak, że Majchrzak gdzieś zgrywa tę piłkę do wbiegającego strzałka, czy właśnie Tomasza Pieńki, to oni strzelają gole. Tym razem wbiega Bugaj, nie poszukał strzału, wycofał jeszcze do strzałka i rozgrywamy to w szerz pola karnego. Piłka do Brzozowskiego, szkoda, może to niewykorzystana okazja reprezentacji Marcina Brosza, jeszcze traci tę piłkę. No tak, jak Brzozowski popatrzymy, jak ta akcja jak miała przebieg później, to można powiedzieć szkoda, prawda? Bo była okazja do tego, by poszukać uderzenia, bo jak na razie tych uderzeń brakuje w naszym zespole, a później Brzozowski przegrał ten pojedynek z rywalem, nie mogliśmy nawet tej piłki zacentrować. Teraz taka przebitka, walka o piłkę, ostatecznie wybijają ją Łotysze, będziemy mieli wznowienie z autu, tam miał sporo miejsca i czasu na wysokości mniej więcej 16 metra Dawid Bugaj, nie zdecydował się na strzał. Co bardziej mi dziwiło, że sam jakby też nie poszedł odważnie w pole karne jeszcze minięciem rywala, tak? Bo myślę, że tego wymagamy od skrzydłowych, od wahadłowych, by grali odważnie, szukali tego dryblingu w tych sektorach, szczególnie blisko pola karnego. Aktywni Bugaj, aktywny Brzozowski, dużo tej gry bocznymi sektorami. Na ten moment wysoko też Igor Drapiński, ostatnią instancją jest Matysik. Dobrze udało nam się opanować tę piłkę i opanować sytuację, przenieść nieco grę bliżej środka i Matyjewicz po raz kolejny takim długim rozegraniem. Myślę, że to jest element charakterystyczny wielu polskich reprezentacji. Najważniejsze, że utrzymujemy się przy piłce, że napastnicy wiedzieli, co tu się szykuje. Ładnie zgrał Majchrzak teraz do Pieńki. Mogliśmy tym zaskoczyć, prawda? Takie to było niekonwencjonalne. O tym mówiliśmy, że być może takimi próbami trzeba. Jest tutaj szkoleniowiec naszych rywali, też przekazuje bardzo tutaj mocno swoje uwagi i podpowiedzi. Tymczasem zagapił nam się nieco realizator, pokazując tutaj bramkę, ławkę rezerwowych reprezentacji Czech i będziemy mieli kolejny rzut rożny dla reprezentacji Polski. Padał w polu karnym Majchrzak, nie wiemy do końca, co tam się stało. Ostatecznie piłka wylądowała na górnej siatce bramki Parfionowca. Jeszcze raz Brzozowski. Oby lepiej niż ostatnim razem. Jest strzał głową. Doszliśmy do tego strzału, tylko wiesz, też taka, to środowisko do tego, jak tą głowę układał nasz zawodnik, no nie było idealne, tak? Tak, zobaczymy mocno naciskany raz. Jordan Majchrzak, strzał do wpisania do statystyk, ale szybko dopadli do niego w zasadzie dwaj rywale. Nie tak, miał tutaj... Bliska obecność nie pozwoliła mu po prostu, wiesz, mieć takiego komfortu, jak tą piłkę uderzać. Możemy cieszyć się z liczby z tych fragmentów gry, ale pewnie oczekujemy, że po prostu uda nam się jak najszybciej otworzyć to spotkanie i strzelimy jako pierwsi gola. I szybko tracą piłkę Łotysze na rzecz reprezentacji Polski. Jeszcze jedna przebitka, zdążyliśmy to odzyskać. Igor Strzałek, on często jest pod grą, mówiąc kolokwialnie. I spokojnie Drapiński z Matysikiem, zawodnicy Jagiellonii i Wisły Płock między sobą czekają na to, jak dalej potoczy się ta akcja, kto im po prostu pokaże się do gry. Szuka tego podania może Kacper Urbański z Bolonii, tymczasem Drapiński wybiera długie rozegranie. Jest to ciekawa opcja, tam znowu wbiega Pieńko, naciska rywala, ale tym razem bez rzutu rożnego, będzie rzut z autu. No i wiadomo, już to do tej piłki podchodzi tradycyjnie z jedenastką Miłosz Brzozowski. Sliede naciska Pieńkę. Co tym razem wymyśli napastnik Zagłębia? Pomysł miał dobry. Pomysł był dobry, prawie zdążył do tej piłki Brzozowski, w zasadzie zdążył, tam oczywiście z dwójką Sliede zdążył tę piłkę zablokować, ale cały czas jesteśmy blisko pola karnego Łotewskiego, to najważniejsze. Majchrzak. Ale dziewięciu zawodników naszych rywali zaangażowanych tutaj w bronienie, tylko chyba jeden zawodnik na dysancie i też nisko ustawiony, prawda? Teraz mieliśmy trochę szczęścia, ale też po prostu będzie żółta kartka, bo był dość wyraźny faul.
Gleb Sażalejki z numerem 7 kapitana, jak widzimy, reprezentacji Łotwy. Nie rozumiem, może się pogodzić zdziwiony z tą kapitan. Decyzją. Tak, sporo mieliśmy też takich nerwowych sytuacji w meczu z Izraelem. Tak, wiesz co, tam brakowało takiej płynności w grze, tak? Dużo było przerw, dużo fauli. No tak, nie mogliśmy złapać też rytmu, ale też trzeba pamiętać, że mówię, no w ekipie Izraelczyków naprawdę dwóch, trzech zawodników było bardzo jakościowych, tak? Oj tak. Lugasi, Abed, bardzo nam się podobali. No koniec końców chyba możemy powiedzieć, że ten remis to jest z perspektywy Polski korzystny wynik, co tu kryć, bo jednak... Pod kątem jakby osiągnięcia celu awansu trzyma nas przy życiu i możemy dalej atakować przy, powiedzmy sobie szczerze, Łotwie, którą dzisiaj mamy na rozkładzie, musimy ten mecz wygrać i później walczymy już na otwarte karty z Serbami i też pewnie będziemy musieli spoglądać na wyniki, jak będą się układały, chodzi mi... Przeczuwamy pewnie zwycięstwo Izraela z Łotwą. Pytanie w jakich rozmiarach? No tak, tak. Dokładnie tak to będzie wyglądało, ale na razie trzeba strzelić pierwszego gola reprezentacji Łotwy, który trochę otworzyłby nam to spotkanie. Widzieliśmy trochę w przyszłość. Tak, tak. Na razie tutaj mamy wynik remisowy. Tym razem próbował Pieńko, dośrodkowywał Brzozowski. Opanował piłkę całkiem nieźle Tomasz Pieńko, ale już ze strzałem było dużo gorzej. Tego piłkarza, którego znamy doskonale już z boisk Ekstraklasy, bo on już ma 35 występów na ekstraklasowych boiskach. Jak na tak młodego piłkarza to jest na pewno dobry wynik, ale też no nieprzypadkowo ma tę łatkę sporego talentu. Jak na polskie warunki Tomasz Pieńko, tymczasem spokojnie, tak niczym Marcelo Bielsa, siedzący na lodówce z napojami. Marcin Brosz przygląda się temu, jak funkcjonuje jego drużyna. Były opiekun oczywiście choćby Górnika Zabrze. Myślę, że też nasz sztab czeka na to, byśmy tutaj strzelili po prostu szybko gola. Ojedele w walce z rywalem. Znowu był chyba faulowany. Iskrzy coraz mocniej na linii Suszko-Majchrzak. Ci panowie znają się doskonale, jak podpowiedział mi Rafał Kobza z profilu Bałtycki Futbol. Polecam obserwować tego użytkownika na Twitterze, bo ogromna wiedza, jeżeli chodzi o reprezentacje i kluby z Litwy, Łotwy czy Estonii właśnie. Bardzo ciekawa jest ta historia pojedynków Majchrzaka z Suszką, ale o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać, bo tymczasem kolejna próba ofensywna Łotyszy i cały czas utrzymują się przy piłce. Nie, dobrze wbiegł tutaj Matysik, choć koniec końców skiksował, piłka odbiła mu się od piszczeli i mamy out dla Łotyszy. No, jedna z takich groźniejszych akcji w ostatnich minutach, choć w sumie w pole karne wpaść nie zdążyli. Na pierwszym planie było Jedele, na drugim przed chwilą Miłosz Matysik. Przygotowuje się do interwencji nasz kapitan Zych. Taki fragment, który niespotykany był w tym meczu, prawda? Gdzie Łotysze gdzieś tam starali się budować swoje akcje na naszej połowie. Mamy okazję do kontry. No i może teraz wykorzystają Bugaj. Podaje na prawą stronę do Majchrzaka. Ten wpada w pole karne. Właśnie naprzeciw niego Suszko. Majchrzak wrzuca. Był to niezły pomysł. Szukał tam strzałka. To był dobry pomysł, tak, ale przeciął to dośrodkowanie jeden z obrońców łotewskich i znowu będzie stały fragment gry. No tak, kiedy nie udaje się atakiem pozycyjnym, to warto wykorzystać to, że kilku zawodników łotewskich więcej jest na naszej połowie i ruszyć szybko akcją. Zaproponował to Dawid Bugaj. Dobrze rozprowadził tę akcję do Majchrzaka. Ten też miał dobry pomysł. Czekał tam już strzałek. Teraz czekać będzie większa liczba zawodników w polu karnym, w polu bramkowym. Po raz kolejny będzie to piłka dochodząca do bramki Parfionowca, ale najpierw upomnienie ze strony pana Nogueiry, zaproszony Maxi Ojedele, zawodnik Akademii Manchesteru United, który tam przepycha się bardzo mocno z zawodnikiem z numerem 6 w reprezentacji Łotwy, Denisem Silajewcem Kożurowcem. Tak, Ojedele troszkę mniej widoczny w tym meczu. Musi poprawić te dośrodkowania Brzozowski, bo jakoś nie siedzi mu tam dzisiaj piłkę na lewej nodze. To może teraz? Nie, teraz zgrywa tutaj do wbiegającego Matysika, stoper Jagiellonii w polu karnym. I proszę, było naprawdę blisko. To była nasza najgroźniejsza okazja, ale ślizgiem blokuje jeden z zawodników łotewskich. Ta akcja jest kontynuowana. Jeszcze raz Brzozowski na prawej stronie. Jeszcze była ręka, ale tutaj nie odgwizdana, ale utrzymujemy się przy piłce. Bugaj przechwytuje. Ojedele tym razem zupełnie do nikogo i odprowadził tę piłkę Żalejko za linię końcową mimo nacisku Brzozowskiego. Szkoda, szkoda, bo naprawdę tym razem było groźnie. A wszystko za sprawą, proszę spojrzeć, przebojowego wejścia Matysika. A proszę o Tomasz Pieńko. Bardzo dobra interwencja Parafionowca. Uratował, tak, uratował naszych rywali od tego, by stracili gola po prostu. Szkoda, bo to był dobry, najlepszy w naszej sytuacji, tak jak powiedziałeś. Tak, jednak nie zawodnik z pola. Tutaj na powtórce widzieliśmy, że to bramkarz łotewski dobrze interweniował. Strzał z bliska Pieńki. Pieńko miał też kilka okazji w meczu z Izraelem, ale na razie w tej drugiej fazie eliminacji jeszcze bez trafień. Być może nie takich 100%, ale dogodnych, tak? Gdzie mógł z obrębu pola karnego próbować strzelać.
kto tym razem faulował. Wydaje się, że tym razem Majchrzak. No właśnie, Suszko i Majchrzak. Tak jak mówiłem, może dokończę tę historię. Panowie spotkali się między innymi w meczu Coppa Primavera w styczniu tego roku. Napoli grało z Romą. No i było gorąco między nimi. Powiem tak, pobili się, mówiąc wprost. Suszko uderzył Majchrzaka w okolice klatki piersiowej, otrzymał blisko miesięczną dyskwalifikację, ale Polak też trafił na kilka meczów poza kadrę meczową, bo również został zawieszony. Na pewno się pamiętają doskonale, obaj mają dobre warunki. Daniel Nosekbe Suszko 193 cm wzrostu, a jeszcze towarzyszący mu w środku obrony Nix Liadema równe 2 metry. Niełatwe dzisiaj zadanie przed Majchrzakiem. No tak, bardzo dobre warunki fizyczne, widać to teraz na tym obrazku. O właśnie, ale przepuszcza Sliedę piłkę do Parfionowca. Nigdzie się nie będzie spieszyć Łotyszom, a u nas wyżej Pieńko i Majchrzak. Czekają z pressingiem. Pierwszy sygnał ostrzegawczy wysłany przez reprezentację Polski. Chcielibyśmy jak najszybciej zobaczyć pierwsze trafienie. Być może wtedy, gdyby Łotysze stracili gola, być może bardziej by się otworzyli, tak? Bo widzimy, jak trudno się przebić naszym zawodnikom przez tą formację defensywne rywali. Na razie taki mecz, mało się też dzieje, 100% okazji brakuje, prawda? Mamy problemy gdzieś tam z przebiciem tego muru, który postawili Łotysze. Łotyski wahadłowy wrzuca piłkę. Opanowuje ją z jedenastką Sirbu, ale nie do końca. Nie udała mu się ostatecznie ta sztuka, też pod naciskiem dobrym Drapińskiego. Będzie wznawiał od bramki Olivier Zycha, więc bramkarz Aston Villa, oczywiście tej drużyny do lat 23. Trafił do Birmingham w 2020 roku już z Akademii Zagłębia Lubin. Ten mecz z Izraelem nie był najlepszy w jego wykonaniu. Może tak. Problemy właśnie z grą nogami, tak. Chociaż teraz zobacz, bardzo dobre wznowienie. Czasami tak jest, jak wiesz, zaczniesz od jednego złego wybicia, drugiego, to myślę, że mogło to siedzieć w jego głowie. Nie miał takiej pewności w uderzeniu, ale teraz już widzę, że naprawdę bardzo ciekawe, dobre zagranie. Proszę podbić. Środkowuje Brzozowski, tam poślizgnął się Majchrzak, nie było okazji, poślizgnął się też Bugaj. Na tym zmoczonym boisku, tymczasem Urbański w starciu z Aispurieticem. Out. Tak jest. Słyszymy tutaj podpowiedzi polskiego sztabu. Zresztą słuszne. A to z kolei najlepszy zawodnik ofensywny łotewski, Walerii Lizunow. Też jak podpowiada mi tu Rafał Kobza, na niego warto patrzeć, bo to jest zawodnik, który już rozegrał ponad 50 spotkań w lidze łotewskiej. Debiutował w wieku 17 lat. Ma już 12 trafień. Tymczasem kolejna akcja ofensywna naszej drużyny. Jeszcze raz Pieńko przenosi się z lewej strony na prawą. Jest aktywny. Szuka swojego miejsca na boisku Tomasz Pieńko. To jest to zawodnik taki rozbiegany, bym powiedział, mobilny, który lubi właśnie zejść pod piłkę, poszukać też pomocy w rozegraniu futbolówki. Myślę, że Majchrzak jest innego typu napastnika. Tak, widać, że Pieńko jest przekonany o tym, że dysponuje po prostu dużymi umiejętnościami w meczu z Izraelem. Widać to, że też ma taką pewność siebie. Szuka czasem trudniejszych rozwiązań. Trochę lepiej teraz Brzozowski, ale znowu rywal. Myślę, że to trzeba docenić, to dogranie w końcu. Tylko tak jak mówisz, ta piłka na nasze nieszczęście trafiła wprost na głowę jednego z Łotyszy. Ale siła uderzenia już była dużo lepsza niż te poprzednie dośrodkowania Brzozowskiego. No i my się będziemy przyglądać tej grze nogami Zycha, ale on dzisiaj stawia na rozegrania krótsze i to dobrze dla nas. Urbański strzałek. Różnica będzie też taka, że tutaj myślę, że Łotysze nie będą z reguły do niego podchodzić, wywierać na nim presji. Będzie miał takie środowisko optymalne, by sobie pograć w prawo, w lewo nasz bramkarz. Może mieć nieco spokojniejsze popołudnie niż to środowe, aczkolwiek wiemy, jak to jest z życiem bramkarza. O tym czujność, sobie pomyślałem. Czujność trzeba zachowywać do końca i w każdej sytuacji. Czasami jest to niewdzięczna rola, bo masz jedną, dwie interwencje, które mogą się okazać kluczowe dla wydarzeń danego spotkania. No teraz też strzał zupełnie do statystyk Dawida Bugaja. Znalazł się bliżej lewej strony, zszedł na prawą nogę, ale na pewno może mieć zastrzeżenia i on, i my do jakości tego uderzenia. Wpisujemy do statystyk jako niecelny strzał, ale zupełnie bez zagrożenia dla łotewskiej bramki. Teraz zobacz, Łotysze inaczej. Też krócej. Tak, zagrali. Chcą tutaj spróbować otworzyć grę. No i zobacz, tu za łatwo tutaj wpuściliśmy rywala. No i proszę, już piłka jest na naszej połowie. Bardzo ładne rozegranie do prawej strony. Nie, jednak za mocne. Pierwsze wrażenie było takie. Nie można też pozwalać, dawać tyle przestrzeni naszym rywalom, bo zobacz, oni pokazali. Jeżeli jesteśmy pasywni w odbiorze piłki, my spokojnie poradzimy sobie, wyjdziemy z pressingu, spróbujemy zmienić ciężar gry, tak? Bo sam jakby zamysł tego był bardzo dobry po stronie łotewskiej drużyny.
No i też imponowało, z jaką łatwością jeden z zawodników łotewskich tam wyszedł spod pressingu Polaków. Tam Pieńko tak naciskał, okej, okay, pro forma, może tak. Najważniejsze, że my teraz jesteśmy znowu przy piłce. Igor Strzałek przenosi piłkę do środka. Tu dużo miejsca, znowu ma Bugaj, poszuka Majchrzaka, znalazł go i... Kontynuujemy akcję. Matyjewicz. Szkoda, bo ta piłka wydawała mi się, że dobrze leciała, tak bym to powiedział. Przez chwilę nawet już ją widziałem w bramce, ale jednak dobry wyblok obrońców. Jest kolejna szansa Jordana Majchrzaka. Ta jego współpraca z Dawidem Bugajem wygląda całkiem obiecująco. Wiadomo, że to jest nasz wysunięty napastnik. On pewnie będzie miał najwięcej tych okazji do strzału, ale na razie te strzały troszeczkę za słabe, by pokonać łotewskiego bramkarza. Mamy 31 już minutę, pół godziny gry za nami. Polska ma przewagę. Polska ma już kilka celnych strzałów na koncie. Bardzo dużo stałych fragmentów gry. Rzutów z autu, rzutów rożnych. Natomiast nie jest to jakaś ogromna ofensywa piłkarzy Marcina Brosza. Też widać po Łotyszach, że nieprzypadkowo tracą tak mało goli, prawda? Bo zobacz, w pierwszej rundzie eliminacyjnej sam powiedziałeś, że nie stracili gola. W ostatnim meczu z Serbami stracili gola, ale w doliczonym czasie gry i widać, że ta ich konsekwentna gra w obronie przynosi efekty. I zobacz, w tym meczu my też mamy problem z dogodną okazją, tak? Trzeba docenić naszych zawodników, że próbujemy, oddajemy strzały, mamy kilka stałych fragmentów gry, ale rywale też pokazują, że chociażby przy tych stałych fragmentach gry, tak? Zobacz, jak dobrze zachowują się ci rośli środkowi obrońcy. Tak, no trener Dowalil na pewno zdaje sobie sprawę, jakim potencjałem dysponuje. Wie, że musi też tutaj mieć pomysł na to, jak sprawić, żeby ta drużyna osiągała wyniki nieco ponad stan. I tak zapewne jest, bo kiedy patrzymy na wyniki dorosłych reprezentacji Łotwy, no to kojarzymy sami z historii po prostu starć, że choćby Polska nigdy nie miała większych problemów, żeby Łotwę pokonywać. Natomiast tutaj naprawdę tak umiejętnie się bronią, mają plan na ten mecz i na razie dobrze go realizują, tak możemy powiedzieć. Szkoleniowiec Łotyszy dobrał jakby taktykę pod to, czym dysponuje, tak jakiego jest typem też zawodników, prawda, bo no nie jest też tak, że ma tutaj piłkarzy bardzo dobrych technicznie, tak jak powiedziałeś, trzeba uważać na Lizunowca i myślę, że takich ma solidnych stoperów. Mhm. Tymczasem Oliver Zych poczekał, aż podszedł do niego rywal, wykopał tę piłkę. Trochę z tego skorzystaliśmy, bo kilkadziesiąt metrów zdobył. Tam wygrana główka Łotyszy, ale piłka na aucie, ale my zamiast szybko ten aut wznowić, to pozwoliliśmy, żeby rywale się ustawili. Choć koniec końców i tak mamy rzut rożny. No, mamy nadzieję, że w końcu jakieś większe zagrożenie po rożnym będzie. Znowu przy piłce oczywiście Brzozowski pod nieobecność Kuby Lewickiego. No ale znowu piłka trafia na pierwszego w zasadzie obrońcę. Walczy teraz o główkę, o Jedele, ale zgrywający do niego Majchrzak wracał ze spalonego. Człowiek chwycił portugalski sędzia boczny. Widzimy też trenera Brosza, że gdzieś tam jeszcze jakieś podpowiedzi, które mają wspomóc naszą drużynę. Myślę, że bardzo mało widoczne jest o Jedele. To jest też chłopak, który myślę, że potrafi grać piłkę. W ostatnim meczu z Izraelem, co prawda, chwaliśmy go bardziej za rzeczy z destrukcji, bo kilka naprawdę bardzo fajnych odbiorów, ale w tym meczu, zobacz, bardzo rzadko wymawiamy jego nazwisko, prawda? To prawda, no wiadomo, że kiedy zawodnik ma w CV Akademię Manchester United, to od razu zwraca nieco większą uwagę, pewnie nieprzypadkowo tam trafił. I naprawdę podobała się ta gra o Jedele w pierwszym meczu. Gdyby on był tylko defensywnym pomocnikiem, gdyby to było tylko jego obowiązki, to byłoby super. Tą robotę wykonywał super. Tak, ale za mało dał w fazie rozegrania, za mało dał w ofensywie. Dzisiaj jest bliżej pola karnego rywali, ale też pewnie oczekiwalibyśmy, żeby choćby tyle był pod grą, co Igor Strzałek. Teraz Matyjewicz zdecydowanie za mocno. No, też nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby nasi środkowi obrońcy brali się za takie dośrodkowania. Z tego sektora boiska centrować, bo jest ciężko, wiesz, tą piłkę dokręcić w taki sposób, żeby się oddał strzał, nie wiem, z 5-8 metra. Bardziej jakby ta sytuacja nawet się wydarzyła, że ta piłka byłaby w polu karnym, to zobacz, nie jest łatwo uderzyć z 11-12 metra piłkę głową. No myślę, że nie był to po prostu dobry pomysł klubowego kolegi Pawła Dawidowicza, pewnie starszy kolega, gdyby spojrzał, powiedziałby, no miałeś tutaj, chłopie, dużo miejsca i czasu, żeby coś innego tutaj z tej akcji wycisnąć. A tymczasem aut dla Łotyszy. Chcą dobrze, skutecznie przeszkadzać Łotysze, jak na razie im to wychodzi całkiem nieźle, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, że dla nich pewnie taki wynik bezbramkowy to będzie sukces jednak w tym meczu. Tak, mamy drugą kolejkę w trzeciej, 28 marca, a więc we wtorek. Te mecze zostaną już rozegrane równolegle, bo w dwóch pierwszych kolejkach jeden mecz jest grany o godzinie 11, drugi o godzinie 14, natomiast we wtorek oba mecze już o 14, wtedy to Polska zmierzy się z Serbią, a Łotwa z Izraelem i poznamy zwycięzcę tej grupy. Tylko zwycięzca awansuje do turnieju finałowego. Warto to podkreślić i o tym pamiętać, więc
Na ten moment w grupie prowadzi Izrael, który ma remis z Polską i jak już mówiliśmy, zwycięstwo dzisiejsze z tego meczu właśnie rozegranego o 11:00, 3-1 z Serbią. I teoretycznie terminarz ma najbardziej korzystny, bo została już tylko Łotwa. Tak, chociaż no, z drugiej strony też nie jest łatwo ten, widać, defensywny mur przebić. Czasem teraz strzał z dystansu, taką próbę podjął znowu Tomasz Pieńko. To nie był zły pomysł, na pewno większa jakość tego strzału, ale dobrze ustawiony bramkarz pewnie chwycił piłkę. Też pomyślałem o tym, że przede wszystkim dobre ustawienie łotewskiego bramkarza zaważyło o tym, że była to tak skuteczna i pewna interwencja, prawda? Bo zobacz, mógł być zasłonięty, ale dobrze był ustawiony, też pewny chwyt. Jak na razie bramkarz łotewski też u nas ma raczej same plusy. Tak jest. Słyszymy doping. Kilkudziesięciu co najmniej kibiców dotarło do Rącznej na to spotkanie, a my patrzymy, jak Ojedele będzie radził sobie w tych pojedynkach z rywalami. Poradził sobie dobrze, oddał piłkę do Bieńki, wyszedł na pozycję, ale za wolno to wszystko, chociaż teraz bardzo ładne rozegranie. Pieńko do Brzozowskiego, ale ten znowu za lekko. No troszeczkę brakuje jakości w tym ostatnim zazwyczaj podaniu, w tym podaniu, które mogłoby przy lepszym zagraniu zamienić się w asystę, ale nic z tego, a tutaj jeszcze Drapiński chyba ratował się faulem w pojedynku z Lizunowcem. Za chwilę zobaczymy powtórkę. No, chciał tutaj pójść na wyprzedzenie, gdzieś chyba nadepnął rywala. Też Drapiński raczej z tej trójki zawodników mniej aktywny. Matejewicz miał więcej tych zapędów ofensywnych. Czasami lepsze, gorsze decyzje, ale Matejewicza za taką aktywność w ofensywie możemy raczej pochwalić. Teraz myślę, że będzie taki moment, że możemy wyżej podejść do rywali. Jest wyżej Ojedele, wyskoczył Bugaj, ale czy zdąży? Nie, nie zdążył do tej piłki, którą sam wybijał, więc aut dla drużyny Łotwy. Dawid Bugaj, zawodnik, który spędził wiele lat w drużynie Molde, w drużynie norweskiej. Syn dawnego ligowca Radosława Bugaja. Był kiedyś też na testach w Borussii Dortmund, ale dzisiaj kontynuuje swoją karierę we Włoszech, nasz prawy wahadłowy. Zobaczymy, bo myślę, że to jest taki dobry mecz dla wahadłowych, że mogą pokazać swoje możliwości piłkarskie. Teraz widzimy, jak też ostro grają Łotysze. A przecież wspomniany właśnie Bugaj był teraz na ekranach. Trafił w piłkę rywal zawodnik łotewski, ale rzeczywiście tutaj impet pojechał z tymi nogami dość wysoko uniesionymi po murawie. Tutaj sędzia musiał to przerwać. I Matysik do Drapińskiego. Po raz kolejny sunie polska akcja lewą stroną. Brzozowski szuka wsparcia strzałka. Znalazł je. Strzałek wycofuje do Urbańskiego. Ten zawodnik, który zastąpił Koperskiego. Tutaj było przez moment niebezpiecznie, ale bardzo ładnie obrócił się z piłką Kacper Urbański. Już przechwycił piłkę Brzozowski. Będzie szukał. Myślałem, że znowu Majchrzaka. Tym razem poszukał strzału i znowu, jak nie za słabo, to tym razem za mocno. No podniósł tę piłkę. Nieczysto, Miłosz Brzozowski. Na pewno jest aktywny. Tak, nieczysto trafił. No świetnie to Urbański rozegrał całą naszą akcję, bo zobacz, to zagranie podeszwą było kluczowe. Ten przerzut piłki też bardzo dobry, ale widzimy, że na tej powtórce piłka Brzozowskiemu po prostu lekko podskoczyła. Stąd tak nieudane uderzenie, bo tak trzeba nazwać. No i proszę, jak widzimy tę tak zwaną przebitkę, jest inny kadr. On się kończy, a my znowu jesteśmy przy piłce. Znowu Polska naciera, znowu lewą stroną, znowu Igor Strzałek, znowu Brzozowski. Ta współpraca wygląda naprawdę dobrze, aby przyniosła w końcu jakiś konkretny efekt. Na razie te konkrety to są auty, rzuty rożne. No ciężko nam idzie to przebicie przez tę linię defensywną rywali. No zobacz, teraz to widać bardzo dobrze. Zawodnicy z Łotwy bardzo blisko siebie. Matyjewicz, Ojedele, nakręcili tę akcję, jest tutaj Bugaj, pokazuje się zawodnik Altrincham, wypożyczony z United, zgrywa z powrotem do Bugaja, no ale z kim on ma tutaj zagrać, można powiedzieć, próbuje przebić się indywidualnie, udało się ominąć dwóch rywali, ale trzeci już czekał z asekuracją. Ta decyzja chyba nie była najlepsza, jednak był sam na trzech zawodników, tak jak powiedziałeś, udało się minąć dwójkę, ale już asekuracja tego trzeciego była dla naszego gracza zbyt trudna. Prostopadle, Ojedele do Majchrzaka i tutaj strzał niecelny, za mocny, podobny do tego strzału sprzed chwili Brzozowskiego, też ta piłka nie siadła tak jak powinna, to są po prostu... No braki techniczne, bo ta akcja, ta szansa była naprawdę dobra. Wybrał, wiesz co, uderzenie, wariant taki siłowy, bym powiedział, tak, że zamykam oczy, strzelam z całej siły, Majszczak, tak mi się wydaje. Możemy się cieszyć z tego, że próbujemy, oddajemy te strzały, ale
nie możemy być zadowoleni, że mamy problemy z taką stuprocentową okazją i z tym, no jak te strzały są po prostu niecelne, prawda? Tak, no w zasadzie co więcej może zrobić trener Brosz, nawet gdyby miał teraz za 5 minut, bo już 40 minuta się zakończyła, gdyby miał powiedzieć coś swoim zawodnikom, szanse są, do tych strzałów dochodzą, ale po prostu trzeba te strzały lepiej egzekwować. No, od kogo tego oczekiwać, jak nie od napastnika Mike Szaka? Tymczasem Ojedele, naciskany przez rywala, utrzymuje się przy piłce, wycofuje jeszcze do Mike Szaka, ten szukał kolegi, ale strzałek był już wyżej, strzałek był już blisko pola bramkowego. Fajnie, że przechwyci to Brzozowski. Zgrywa do drugiego z wahadłowych, do Bugaja. Ten wpada w pole karne, odważnie, jeszcze przeszkodził w zasadzie sobie trochę sam z Pieńką. Najważniejsze, że jesteśmy cały czas przy piłce. Brzozowski piętą wycofuje do Tomasza Pieńki. Ten będzie szukał dośrodkowania czy pojedynku. Nie, spokojnie przytrzyma tę piłkę. Poszanuje ją, wycofuje do Urbańskiego. Urbański mija jednego rywala, drugiego. No ta przewaga z drugiej strony techniczna nad naszymi rywalami jest ewidentna, jest widoczna. Ale bardzo licznie się bronią. Jest za chwilę jeden, później drugi. Znowu zobacz, jest obrazku, problem. Prawda? Widzimy, gdzie jest teraz nasz środkowy obrońca. Matyjewicz dośrodkowuje, przeciąga to dośrodkowanie. Pozwoliło też piłce opuścić boisko. No i właśnie, utrzymujemy się długo przy piłce, jesteśmy w zasadzie na wysokości pola karnego. Brakuje nam konkretu. Brakuje tego przebicia się przez ten łotewski mur. No widzimy, że to nie będzie łatwe spotkanie, bo jesteśmy faworytem, tak jak zdiagnozowałeś tam naszą grę. No, próbujemy, staramy się, jesteśmy zdecydowanie dłużej przy piłce, ale no, musimy tutaj poszukać tego pierwszego gola, bo uważam, że to jest klucz do tego spotkania. A zespół z Łotwy, jeżeli tutaj przetrwa jeszcze 4 minuty, to będzie piąty eliminacyjny mecz, w którym do przerwy nie tracą gola. Nie ma w tym przypadku. Też trzeba cierpliwości na pewno w starciu z taką drużyną. No zobacz teraz, no środkiem wiadomo, że się nie przebijemy, to jest jasne, tak? Zobaczmy, jak wielu zawodników z Łotwy jest przed polem karnym. No i widzimy taką frustrację też naszych zawodników, tak? Niekoniecznie dobre podanie, gdzieś ta współpraca nie układała się teraz między Brzozowskim, a chyba Urbańskim, tak? Tak jakby tego oczekiwali. Są obaj dużo pod grą, mówiąc kolokwialnie. Obaj uczestniczą w wielu akcjach, tak jak teraz znowu Brzozowski i właśnie Urbański. W zasadzie ta akcja potwierdza moje słowa, więc to też pewnie naturalne, że dla 18-19-latków jakieś podania niecelne będą się zdarzały. Ci zawodnicy przecież na co dzień ze sobą nie grają, są powołani z różnych klubów, tak jak mówiliśmy, wielu z zagranicy. Próbują czasami nasi stoperzy tych długich piłek. Teraz Pieńko fajnie próbował szukać Ojedele, strzela z dystansu strzałek. Troszeczkę strzał do statystyk. Też chyba... Znowu strzał do statystyk, troszeczkę z chyba też pozycji nieprzygotowana chyba. Pospieszył się. Tak, chciał zaryzykować Igor Strzałek. Też chwalono ostatnio za występy w Legii Warszawa, ale no w tym przypadku po prostu nie było to chyba najlepsze rozwiązanie, ale z drugiej strony też ta odwaga naszego zawodnika być może kiedyś w przyszłości się opłaci. Tak, Igor Strzałek 12 marca zaliczył pierwszą asystę w barwach pierwszej drużyny Legii Warszawa w meczu ze Stalą Mielec i dokładnie tego samego dnia jego kolega z reprezentacji do lat 19, więc Jordan Majszak, zadebiutował w pierwszej drużynie AS Roma. Było o tym głośno w polskich mediach. Piękna historia. Z Sassuolo, tak. W jednym meczu pierwsza bramka Zalewskiego, Nicoli w barwach Romy i jeszcze debiut Majszaka. No, chcielibyśmy, żeby dzisiaj, to blisko 2 tygodnie później, Strzałek i Majszak nawiązali do tej dobrej formy. Bija Suszko, ale jeszcze raz przy piłce Pieńko. Raz z prawej, raz z lewej. Taki wolny elektron. Pomaga. Szuka. Teraz cofał do Brzozowskiego i znowu zabrakło albo precyzji, albo zrozumienia. Myślę, że to i to w połączeniu, ale Pieńko też jest aktywnym zawodnikiem w tym meczu. Stara się, tak jak mówisz, czasami być może nawet jest za daleko od pola karnego, tak? Ale też trzeba jakby szukać swojego miejsca na boisku przy tak defensywnie grającej zespole rywali. Tak, a patrząc na grę reprezentacji Polski, wydaje się, że akurat Pieńko ma od trenera tę swobodę, że on może naprawdę sam decydować, gdzie przenosi ciężar gry, gdzie po prostu sam przenosi się na boisku. No na pewno jest to jeden z zawodników o większych umiejętnościach ofensywnych w polskiej drużynie. Delikatne nerwy. Ale teraz też jest pewna frustracja w polskiej drużynie. To widać też po mowie ciała Pieńki, Majszaka. Teraz... Ale wiesz co, to był Lizunów. U niego w tych ruchach piłkarskich widać, że to jest bardzo groźny zawodnik. Teraz też, zobacz, pod presją dwójki zawodników jednak potrafił zrobić faul dla swojej drużyny. Trudne zadanie dla takiego chłopaka. Zobacz, grasz w defensywnym zespole, mimo że masz predyspozycje piłkarskie i tak naprawdę tą piłkę dostajesz raz na 8,5 minuty, prawda? Tak, teraz ten dwumetrowiec Sliede wykopywał piłkę daleko. My ją przechwytujemy, ale tutaj głupia strata, zupełnie niepotrzebna. Będzie szansa dla rywali. Zalejko
przyblokowany. Na szczęście. Ruszamy z kontrą. Rusza Ojedele. Faulowany Tomasz Pięć. Musimy uważać tutaj Żelejko. To jest zawodnik, który ma jako jedyny dzisiaj w meczu żółtą kartkę na swoim koncie. A taki, znowu taki bezpardonowy atak, prawda? I w tym momencie pan Miguel Nogueira kończy pierwszą połowę. Nie doliczył żadnej minuty, ani dwóch do tych pierwszych 45 minut. Nie do końca chyba może pogodzić się z tą decyzją Tomasz Pieńko, co widzieliśmy. Dyskutuje teraz z arbitrem, dyskutuje Dawid Bugaj. No było rzeczywiście kilka przerw w grze, były stałe fragmenty gry, było kilka fauli. Koniec końców wynik bezbramkowy. Polska próbuje, szuka, ale Łotwa naprawdę konsekwentnie i spokojnie realizuje swój, co tu kryć, defensywny plan na ten mecz. Zgadza się. Próbujemy, mieliśmy jakieś uderzenia, nawet nie jakieś, bo kilka tych uderzeń było. Kilka stałych fragmentów gry mieliśmy też w ofensywie, ale brakuje nam tego postawienia kropki nad i strzelenia pierwszego gola, bo wtedy naprawdę będzie się grało nam łatwiej. Są promienie słońca, oby one zwiastowały nam lepszą postawę w drugiej połowie. Schodzi z boiska Marcin Brosz, dyskutujący ze swoimi asystentami. My oczywiście życzymy naszej drużynie cierpliwości i nieco więcej jakości w drugiej połowie, a z Państwem słyszymy się za kilkanaście minut.
Europy, które w lipcu odbędą się na Malcie. To jest runda elit, to jest druga runda całych eliminacji. Tylko zwycięzca grupy awansuje na Mistrzostwa Europy, a w tej grupie oprócz Polski i Łotwy są jeszcze Serbia i Izrael. Reprezentacja Marcina Brosza w pierwszym meczu w środę zremisowała z Izraelem 1-1, a Łotwa przegrała z Serbią 0-1. Dzisiaj w pierwszym spotkaniu na stadionie Garbarni Izrael pokonał Serbię aż 3-1, a my remisujemy, jako się rzekło, do przerwy z Łotwą 0-0. Oglądamy najciekawsze sytuacje z pierwszej połowy. Za dużo ich nie było. Kilka celnych strzałów głową, widzą Państwo, ile tych stałych fragmentów gry. Kilka celnych strzałów głową Jordana Majchrzaka. Dużo szukał dośrodkowań Miłosz Brzozowski. Szukał strzałów Majchrzak, szukał gry Tomasz Pieńko. Ale też poszukiwania bez efektu jak na razie. Były też ofensywne wejścia obrońców, którzy pomagali. Jak widzimy, choćby Miłosz Matysik, choćby Wiktor Matyjewicz. Były też, powiedzmy, bardziej jakościowe strzały, tak jak ten przed chwilą Tomasza Pieńki. Na pewno za aktywność należy wyróżnić lewego wahadłowego Miłosza Brzozowskiego. Ale to wszystko jak na razie gola nie przyniosło. Apelowaliśmy pod koniec tej pierwszej połowy o cierpliwość i o więcej jakości, panie Dawidzie. No zobaczymy, jak ta druga połowa się nam potoczy, jakie zmiany przygotuje trener Brosz. Bo myślę, że obraz gry niewiele się zmieni. Obie drużyny już gotowe do wznowienia gry. Arbitrem spotkania jest Portugalczyk Miguel Nogueira. Na liniach asystują mu Rodak, Nelson, Filipe Villa Pereira oraz Azer Parvin Talibow, a my widzimy, że doszło do jednej zmiany i numer na koszulce tego pana wskazuje nam, że jest to zmiana ofensywna w drużynie Łotwy. Na boisku z dziewiątką pojawił się Grigoris Dektiarevs, a zastąpił on Rodrigo Gauchisa z numerem 19, a więc może z takiego ustawienia 5-4-1 przejdą na 5-3-2 Łotysze. Byłoby to ustawienie bliźniacze do tego, w którym gramy my. Napastnikami w reprezentacji Polski są Majchrzak i Pieńko. To jest dobra okazja, żeby powiedzieć, w jakim składzie dzisiaj wyszła drużyna Marcina Brosza. W bramce z jedynką kapitan Olivier Zych. W obronie 2 Igor Drapiński, 4 Miłosz Matysik oraz 16 Wiktor Matyjewicz. Na wahadłach z 11 Miłosz Brzozowski i z 7 Dawid Bugaj. W pomocy 20 strzałek, 10 Urbański, 14 Ojedele. Atak, tak jak mówiliśmy, 19 Majchrzak, 21 Pieńko. Jest pierwsza okazja Dektiarevsa, właśnie tego napastnika, który pojawił się na murawie i dość szybko wywalczył rzut rożny dla swojej drużyny. Mamy też graficzne potwierdzenie zmiany, której dokonał czeski selekcjoner Łotyszy Jakub Dowalin. Gauchis praktycznie niewidoczny, prawda? W tej pierwszej fazie, gdzie Łotysze próbowali gdzieś tam zaatakować, wydawało mi się, że raz tam sunie prawą stroną, ale szybko został zatrzymany i to chyba byłoby na tyle z jego gry. Christers Atars będzie wykonywał rzut rożny, też lewy wahadłowy, podobny wykonawca jak w naszej reprezentacji, jeżeli chodzi o reprezentację Łotwy. I tu była naprawdę groźna szansa, wbiegał zupełnie niepilnowany Daniel Snosekbe Suszko, ten bardzo wysoki środkowy obrońca. Ma czego żałować, bo okazję miał znakomitą. Zaspała w tej sytuacji nasza obrona. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie była najlepsza łotewska szansa w tym spotkaniu. No, zdecydowanie, bo ich za wiele nie było, ale też doceniłem tego, który wykonywał stały fragment gry, bo dośrodkowanie, naprawdę siła dośrodkowania, w punkt trafiony praktycznie łotewski środkowy obrońca i dziwię się, że przy tych warunkach fizycznych tak Suszko niefortunnie trafił w piłkę. To prawda, nie trafił po prostu czołem, ta piłka trochę przetoczyła mu się po czubku głowy, tymczasem Bugaj traci piłkę w akcji ofensywnej, ale my cały czas przy niej jesteśmy. Urbański tym razem ze strzałem, ale zupełnie niecelnym. No, miała być cierpliwość, próba. Tak, próba odważna i znowu możemy powiedzieć, powtarzamy to do statystyk. Natomiast patrząc rzeczywiście na ten rzut rożny wykonany przez Atarsa, to myślę, że Brzozowski ma kogo podglądać, bo miał w pierwszej połowie bardzo dużo prób, a zazwyczaj kończyło się na pierwszym rywalu. A do takiej jakby sytuacji nie doszliśmy, prawda? Po tych całych fragmentach gry. Skład Łotyszy też odnotujemy dla Państwa. Bramce Parfionow z numerem 1, 2 Sliede, 6 Silajew z Kożurow, 7 Zalejko, kapitan, 10 Lizunow, 11 Sirbu, 13 Nosekbe Suszko, 16 Aispurietis, 18 Krievins. Z 19 nie gra już Rodrigo Gauchis, 21 Christers Atars, ten, który właśnie wykonywał przed chwilą rzut rożny, a tymczasem trwa już polska ofensywa. Do tego w pierwszej połowie zdążyliśmy się przyzwyczaić.
Bugaj tym razem, ale zablokowane go dośrodkowanie, może teraz z autu. Wiemy, że wczoraj, patrząc na spotkanie naszej dorosłej reprezentacji, wiemy, że na autu trzeba być uważnym. Ale trzeba mocniej je wrzucać niż teraz Dawid Bugaj. To zdecydowanie. Polska grająca trójką środkowych obrońców. Wiktor Matyjewicz bliżej prawej strony. On teraz wykonał rzut z autu. Ojedele rozgrywa tę piłkę z Bugajem. Znalazła się ona pod nogami i Pieńki. Ten wpada w pole karne. Szuka kolegi. Dostaje piłkę pod nogi. Kacper Urbański i trafia. Jest 1-0 dla reprezentacji Polski. 49. minuta. Urbański otwiera wynik tego spotkania. Bardzo aktywny był Urbański w pierwszej połowie i teraz naprawdę świetna akcja Tomasza Pieńko. Świetnie z rywalem podał piłkę na przedpole, a Urbański plasowanym, jakże celnym i takim dokładnym uderzeniem wyprowadza nas na prowadzenie. Kacper Urbański nie rozpoczął tego turnieju w wyjściowym składzie reprezentacji Polski. Pamiętamy, że dość szybko w pierwszym meczu z Izraelem zastąpił strzelca gola Filipa Koperskiego. Musiał już wtedy w 10 minucie, tak jak jego numer na koszulce, pojawić się na boisku, ale dzisiaj wychodzi w pierwszym składzie i proszę. Odpłaca się za to takim oto trafieniem. Bardzo ładnie też, dobrze, że tutaj odskoczył jego kolega, przepuścił tę piłkę, zmieścił ją w sam raz przy słupku. Mieliśmy trochę zarzutów do jakości strzałów naszych reprezentantów w pierwszej połowie. No to teraz świetnie odpowiedział nam Urbański, ale rzeczywiście chwalimy też za tę akcję przede wszystkim asystenta. Tomasz Pieńko pokazał swobodę, inteligencję, dostrzegł Urbańskiego, a ten skończył to wszystko precyzyjnym strzałem. Czekaliśmy długo na tego gola i teraz wydaje się, że Łotysze muszą zagrać troszeczkę odważniej, wyżej, że będziemy mieli być może więcej okazji takich, wiesz, jeżeli chodzi o przestrzeń na boisku. Czasem też dobrze tutaj interweniował Matyjewicz, zastawił się, odwrócił, wykopał tę piłkę i trochę uspokoił sytuację, bo mogło być dość szybko, nerwowo w naszym polu karnym po strzelonym golu. Tymczasem znowu mamy okazję do wyższego pressingu. Pieńko, Majchrzak i troszeczkę nerwów łotewskiego bramkarza. Prosimy o więcej. Tak, gdzieś tam pod presją musiał szybko podejmować decyzję. Zobaczymy, czy będziemy w stanie od razu gdzieś tam pójść za ciosem, by wytworzyć kolejne sytuacje podbramkowe. Słyszymy doping kibiców w Rącznej. To jest obiekt treningowy Krakowi, o czym mówiliśmy już w pierwszej połowie. Kacper Urbański ma tam kogoś bliskiego na trybunach, bo pokazywał serce w ich kierunku. Zawodnik Bolonii, wychowanek Lechii Gdańsk. Pamiętamy też bohater takiego dość głośnego ruchu. W 2021 roku przeniósł się właśnie do Włoch i w tym sezonie ma już 21 meczów w Primaverze, a w kadrze U19 to już jest jego 13 występ. Tak, myślę, że dzisiaj dobre zawody rozgrywał Urbański. W pierwszym meczu, tak jak mówiłeś, wspomniałeś o tym, że wszedł tak troszkę trudne wejście miał, tak? Bo bez rozgrzewki, tam też jakby zmiana ustawienia, mieliśmy problem z połapaniem do skoku, więc to był trudny mecz dla niego. Dzisiaj jest takim, wydaje się, że liderem w środkowej strefie boiska. No tak, z tej trójki naszych środkowych pomocników, Urbański, Strzałek, Ojedele, to chyba właśnie piłkarza Bolonii byśmy ocenili najwyżej za pierwszą połowę i fajnie, że przypieczętował to trafieniem już na początku drugiej. Dokładnie. I on też kontynuuje. Proszę bardzo, jakie ładne prostopadłe podanie Urbańskiego do Majchrzaka. Ten wycofuje do Ojedele. Nie trafia w doskonałej sytuacji zawodnik Manchesteru United. To powinno, musiało być 2-0. Maxi Ojedele ma teraz do siebie duże pretensje. Nie trafił w świetnej sytuacji. Szkoda, bo taką piękną asystę drugiego stopnia zabrał wspomnianemu przez nas Urbańskiemu właśnie Ojedele. Szkoda, że no, to uderzenie było niecelne, bo tak jak powiedziałeś, tak dobrej okazji w tym meczu my nie mieliśmy. Tak, może oprócz tej bramkowej, choć ta chyba nawet trochę lepsza. Jasne, utrudnił Ojedele zadanie bramkarz, wyszedł, skrócił kąt. Troszeczkę miał za mało czasu zawodnik United, wypożyczony oczywiście do Altrincham. On teraz gra na piątym poziomie ligowym w National League. To nie jest tak, że jest piłkarzem. Zresztą bycie z piłką seniorską zapewne chcieli gdzieś tam zyskać. No pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłeś, nie widzieliśmy tego na powtórce, ale to wszystko zaczęło się od bardzo ładnego, prostopadłego podania Kacpra Urbańskiego. Uruchomił wbiegającego Majchrzaka. Ten dobrze dostrzegł Ojedele. Dobrze też, że nasz zawodnik z numerem 14 w tym miejscu się znalazł. Zabrakło tylko odpowiedniego wykończenia, ale też sprawdza się, realizuje się ten scenariusz, o którym mówiliśmy. Otwierają nam się Łotysze, otwiera nam się ten mecz. Liczymy na większe emocje niż w pierwszej połowie. Już je mamy. Tak, widać, że to jest takie naprawdę bardziej otwarte spotkanie się z nam zrobiło. I znowu Pieńko. Nie do końca kontrolował piłkę w tym biegu Tomasz Pieńko. On sam myślę, że wewnętrznie jest zły na siebie, że tak tą akcję przeprowadził w taki sposób. Tak, no i dość spokojnie odebrał mu piłkę Daniel Snosekbe-Suszko.
zaczynają od bramki Łotysze. Oj, ale widać, jakie mają problemy już w zasadzie na samym początku ataku pozycyjnego tej akcji. Chyba nie spodziewali się, że tak źle zacznie się dla nich ta druga połowa. Nie do końca być może wiedzą, co teraz począć. Nie wiemy, jaki jest ich plan B. My kontynuujemy swoje ataki. Urbański do Pieńki. Ten przyjmuje, chyba niepotrzebnie. Po tym przejęciu już nie miał z czego, kolokwialnie mówiąc, uderzyć, tak? Bo już była sekuracja, dwójka rywali. No szkoda, ale możemy być jakby zadowoleni z tych pierwszych 9 minut, bo zobacz, ile razy już przedostaliśmy się pod pole karne rywali, strzeliśmy gola. Myślę, że reakcja zespołu naszego na tą drugą połowę jest bardzo dobra. Tak jest, Suszko i Atars tutaj wespół zespół zatrzymali Tomasza Pieńkę, ale ciekawie dostrzegł go Kacper Urbański. Po raz kolejny to on napędza nasz atak. Nie najłatwiejsze rozwiązanie, niekonwencjonalne, a mogło być naprawdę bardzo skuteczne. I jeszcze jedna akcja ofensywna reprezentacji Polski. Suniemy z tym szybkim atakiem. Ojedele do Bugaja, ten zbiegł do środka, podaje do Majchrzaka. To będzie kolejna szansa. Wyszedł bramkarz, interweniował, pokazuje sędzia, że zacznie od bramki. Natomiast leży na murawie, jak widzimy, Jordan Majchrzak, nieco poturbowany po tym pojedynku z Parfionowcem. Widzimy teraz powtórkę. Bugaj poszukał, trochę wypuścił też swojego kolegę tym podaniem. Bramkarz dobrze, w odpowiednim momencie wyszedł. Ale nie dyskutujemy tutaj nad, czy to nie był potencjalny rzut karny. Chyba nie. Wydaje mi się, że ta powtórka z pleców pokazała, że dobrze tę piłkę wybił Parfionow. Tutaj jednak bym się nie doszukiwał karnego. Kontakt z piłką, tak? Bardziej byś powiedział. Tak. Ale proszę, jak siedzimy, mówiąc kolokwialnie, wysoko na rywalach. Gol nas napędził, to tu dużo mówić. O Jedele, pomaga Urbański. Teraz już Majchrzak do Pieńki. Szukają kolejnych trafień Polacy. Nas to cieszy. Chcemy to spotkanie wygrać jak najwyżej, bo wiemy, że być może czeka nas rzeczywiście ta korespondencyjna rywalizacja o pierwsze miejsce z Izraelem. Izrael, czyli cały czas urzędujący wicemistrzowie Europy do lat 19. Na pewno na kolejne finały chcieliby pojechać, ale my też bardzo tego chcemy. A jesteśmy gospodarzem tego turnieju kwalifikacyjnego. Urbański, jakaś sztuczka techniczna. Widać, złapał luz. Tak, ten gol go jeszcze bardziej napędził. Zobacz, jak Brzozowski się przedarł. Wydawało mi się, że piłka opuściła w plac gry, a tutaj gracz Hanse Rostock piłkę złapał jeszcze przed linią. I mamy rzut rożny. W 56. minucie, w zasadzie od początku drugiej połowy, jeszcze mocniej usiedli na rywalu Polacy. Prowadzą od minuty 49. Strzelcem gola na 1-0 Kacper Urbański, a Miłosz Brzozowski, który był naprawdę aktywny po wejściu z ławki w meczu z Izraelem i od pierwszych minut tego spotkania będzie wykonywał kolejne rzuty rożne. Znowu na krótki słupek i znowu zdołali to wybić rywale. Strzałek powalczy. Dobrze tutaj stało się dla nas, że Żalejko tę piłkę przyjął efektownie, ale zupełnie nie w tą stronę, w którą by chciał. I możemy kontynuować atak. Już piłka z powrotem pod nogami Brzozowskiego. Dośrodkowuje, ale tam jest Pieńko. Strzela z przewrotki! Ależ tutaj świetnie złożył się Pieńko do tego strzału. W pierwszym meczu też miał taką okazję nożycami, ale naprawdę w imponujący sposób. Poczułem się troszkę jak na beachsoccerze i jakby Bogusław Saganowski był w górze. Tak, no Tomasz nożyce nogi, można o nim powiedzieć. Co mecz to próbuje takiego rozwiązania i co naprawdę jest blisko. Trudniejsza sytuacja, bo zobacz, on z takiej piłki gdzieś tam z góry, tak? Ta poprzednia sytuacja z nożycami była dogranie piłki z bocznego sektora. Tutaj naprawdę bardzo trudne do wykonania. Tak, naciskany przez rywala, tam początkowo brakowało nam trochę zawodników w białych koszulkach w polu bramkowym po dośrodkowaniu Brzozowskiego, ale piłka znalazła się w górze i czekał na nią Pieńko i zabrakło mu naprawdę niewiele. Tymczasem nerwowo Zych, naciskany przez rywala, nie wiadomo skąd tak naprawdę zrodziło nam się zagrożenie pod polską bramką. Kończy się ono rzutem rożnym, uśmiecha się. Mamy nadzieję, że to uśmiech taki, który potwierdza nam spokój bramkarza Aston Villa, bo to zagranie go nie potwierdziło. No tak, myślę, że troszkę wystraszył się w ostatniej już fazie tej akcji, że może nastąpić strata, odbicie, wybita piłka na rzut rożny. Musimy na to uważać, bo już w drugiej połowie pokazali Łotysze, że mają sposób, potrafią całe fragmenty gry dobrze egzekwować. Jeszcze raz z numerem 21 Christers Atars i naprawdę było znowu groźnie. Dobrze, że czujnie interweniował Oliwier Zych. No dwa rzuty rożne w drugiej połowie reprezentacji Łotwy i dużo większe po nich zagrożenie niż po kilkunastu pewnie już rzutach rożnych reprezentacji Polski na przestrzeni całego tego spotkania. Tymczasem akcja przerwana, tam doszło do jakiegoś starcia, nie wiemy między kim, być może powtórki nam podpowiedzą, a może był w tej sytuacji. Nie wiem, szczerze mówiąc, czego dotyczyła ta sygnalizacja arbitra i chyba się nie dowiemy.
małe ma to znaczenie. Być może przeszkadzał tutaj we wznowieniu gry Zychowi, tak, Lizunowca, więc napastnik łotewski zbiega do środka. Brzozowski będzie szukał przejścia na lewą nogę, nie, szuka rozegrania do Bugaja, ten po ziemi. Kolejna dobra okazja, dobra akcja naszego zespołu, plus dla Brzozowskiego, znowu za akcją w ofensywie, naprawdę dobrze to wyglądało. A my widzimy powtórkę, no właśnie, tak, chyba sędzia po prostu, zresztą ale posłuchał pytanie, sugestii Zycha. Pytanie, czy zawodnik łotewski otrzymał żółtą kartkę, bo jeżeli arbiter pokazywał to, to wydaje mi się, że no tutaj było to takie zagranie, zachowanie, które spokojnie można było ukarać żółtą kartką. Na razie jedynym zawodnikiem z kartką jest Zalejko, tymczasem strzałek, oj, zdecydowanie Zalejko, choć nie bez problemów, interweniuje bramkarz łotewski, ale taki dziwny strzał, trochę Igora Strzałka, trochę niedbały, wydawało się, że ma sporo miejsca. No nie, czy ty nie chciał, na pewno nie chciał tak uderzyć, nieczysto trafił w piłkę, tak mi się wydaje. Szybko te akcje się toczą, przenoszą się spod jednej bramki do drugiej, my w zasadzie po tych powtórkach już jesteśmy w kolejnych sytuacjach. Najważniejsze, że cały czas na połowie łotewskiej. Matyjewicz w pojedynku z nowym napastnikiem, który wszedł z ławki. Tę piłkę pomaga mu odebrać Urbański. Jeszcze obija rywala, wywalcza aut. Naprawdę to, co pokazuje w drugiej połowie Kacper Urbański, myślę, że może podobać się nam wszystkim, Państwu i nam komentującym to spotkanie. I Dawid Bugaj tym razem z autu. Jest tutaj Majchrzak w kolejnym pojedynku z Suszką. Jaka tym razem będzie decyzja sędziów? Znowu zwija się z bólu Majchrzak. Trzyma się za czubek buta, jakby sugerując, że został nadepnięty przez rywala, który spokojnie zmierza w swoje pole bramkowe. Jest Żółwik z bramkarzem, jest dobra interwencja zawodnika na co dzień grającego w Primaverze Napoli. Mówiliśmy o tym w pierwszej połowie, że mieli już okazję panowie nieraz się ze sobą mierzyć. Na razie Suszko górą, no bo Majchrzak bez gola, choć oddał. Tak, jeszcze są jakieś prowokacje, widać, że się znają. Widać, że się mówią, w cudzysłowie, nie połają, lubią. Dobrymi emocjami. Kto się czubi, ten się lubi. A my mamy kolejny stały fragment gry. Bugaj ma dużo miejsca i czasu. Na co się zdecyduje? Na strzał! Dobry, jaki efektowny! Piękne uderzenie Bugaja, naprawdę dobra siła też. Bardzo dobrze ta piłka leciała. Po raz drugi powiem takie sformułowanie, ale też docenimy tutaj kunsz bramkarski. Parfionowca. Parfionowca, dokładnie. Tak, tak naprawdę z niczego ta sytuacja. Dobrze, że bramkarz, dobrze dla oczywiście drużyny łotewskiej, był tutaj czujnie ustawiony i dobrze się zachował, ale naprawdę zaimponował nam teraz tym sytuacyjnym uderzeniem Bugaj. A Bugaj może ma czego żałować, bo myślę, że to uderzenie, gdyby zakończyło się golem, to pewnie by długo wspominał, prawda, ten mecz z Łotwą, bo naprawdę byłby to piękny gol. Tak, nie widzieliśmy bramek w spotkaniu Serbia-Izrael. Izrael pokazał w meczu z Polską, że potrafi też naprawdę ładnie grać w piłkę, ładnie nią operować, ale myślę, że gdyby ten strzał w Bugaja wpadł, to byłby to kandydat do miana bramki turnieju. Chociaż oczywiście takich nagród tutaj nie przyznajemy. Takiej naszej, wewnętrznej. Kanału Łączy Nas Piłka TV. Dokładnie. Tego się już nie dowiemy, bo gola nie będzie. Ale Bugaj być może jeszcze w tym meczu choć raz spróbuje takiego uderzenia. Ilizunovs, kolejne podejście. Starcie dwóch dziesiątek. Kto je wygra? Proszę bardzo. Spokojna interwencja Kacpra Urbańskiego. Robi swoje w zasadzie i w fazie defensywnej i ofensywnej. Strzelec gola. Przeszkadza Pieńko w rozegraniu Łotyszą. Muszą tę piłkę wycofać. Ostatnia instancja w obronie, a więc Suszko. Teraz tak naprawdę będą mieli okazję udowodnić swoją jakość nasi rywale. Na co ich stać, kiedy muszą zaatakować? Silajew z Kożurow zgrywa tutaj do Dektiarewca. Ale dobre zachowanie Matysika. Był blisko rywala. Na auty proszę uważać. Może powiedzieć Fernando Santos. Oglądając to spotkanie, 62. minuta dobiega już końca. Polska prowadzi z Łotwą 1-0. No i proszę bardzo, bardzo dobrze, spokojnie. Matyjewicz. I teraz taka świeca na uwolnienie od Igora Strzałka. Zobaczymy, kto tutaj wygra koniec końców te pojedynki. Raz, dwa, trzecie powietrzne. Tomasz Pieńko. On zawsze umie piłkę skontrolować, sprowadzić do ziemi. Co prowadzi do kolejnego szybkiego ataku reprezentacji Polski. O Jedele na prawą stronę do Majchrzaka. Przekładka nad piłką. Jedna, druga. Minął teraz rywala. Jeszcze piłka pod nogami Urbańskiego. Ten się odwraca. Szuka miejsca do oddania strzału. Znalazł je. Jeszcze raz.
Cały czas przy piłce Kacper Urbański, odprowadzany przez jednego rywala, potem drugiego, naprawdę popisał się teraz dobrą kontrolą nad piłką. Wycofał do Brzozowskiego. Ten poszukał strzałka, strzałek przygotował sobie ten strzał. Podeszwą, no ale przygotowanie było, efekt jaki widzieliśmy. No nie udało się tutaj strzałkowi tej piłki dokręcić, znaleźć sposób do celnego uderzenia. Myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z naszej gry w drugiej odsłonie meczu, bo nie boję się teraz użyć stwierdzenia, że to jest pełna dominacja naszego zespołu. Tak, zwłaszcza w fazie ofensywnej, gdzieś na wysokości pola karnego reprezentacji Łotwy czujemy się swobodnie. Przestał nas gdzieś straszyć, męczyć ten pressing kilku zawodników naraz defensywnych reprezentacji Łotwy. Doskonale się w tym odnajduje Urbański w tej szybszej grze, kiedy wychodzimy z szybkimi akcjami. Lepiej czuje się też ewidentnie Ojedele. Cały czas aktywny jest Brzozowski. Może tylko Igor Strzałek mógłby dawać od siebie nieco więcej albo po prostu poprawić te strzały, bo szuka ich raz po raz pomocnik warszawskiej Legii. Tak, no u niego ta piłka jeszcze w tym meczu tak nie usiadła na nodze jak chciałby. Brzozowski z pieńką. To jest nasz główny kreator, o tym wiemy. Stracił piłkę Urbański, ale wcześniej faulowany był zawodnik Zagłębia Lubin. No, Żalejko musi tutaj posłuchać uwag sędziego i się pilnować, bo jeszcze jeden, dwa faule i za chwilę Łotwa może grać w dziesiątkę. A dużo gadla też na boisku, taki ma styl, jest, wiesz, kapitanem, ma prawo. Styl bycia, ale wiesz, jak masz żółtą kartkę, raczej bym jego miejscu wolał uważać. Wygrana przebitka przez Majszaka, czy sprowadzi tę piłkę do ziemi? Nie, aczkolwiek ma kolejny raz pretensje do decyzji pana Nogueiry. Ten nie reaguje, pozwala na dużo Portugalczyk, a rzeczywiście Polacy już raz, drugi czy trzeci domagali się rzutu karnego, twierdzą, że są faulowani, zwłaszcza Majchrzak, no, przegrywa te pojedynki fizyczne, jego zdaniem niezgodnie z przepisami. I cały czas iszczy między nim a Szuszko. I znowu, proszę bardzo, tak jest. I jeszcze raz, tym razem z kolei faulowany. Ale musi też był troszkę uspokoić emocje, myślę, tak, że Jordan Majszak, bo już to tak się, wiesz, napędza w złą stronę dla niego. Myślę, że tutaj najlepszą odpowiedzią będzie celne uderzenie do bramki i strzelenie gola. Wtedy do Szuszko można puścić oczko. Tak, bardzo byśmy na to liczyli. Tymczasem widzimy, że szykują się do zmiany dwaj polscy zawodnicy w białych koszulkach. Teraz Państwo widzą na prawej stronie swoich ekranów na wysokości linii środkowej. Wchodzą w reprezentacji Polski z numerem 18 Szczepan Mucha i z numerem 3 Jakub Lewicki. To zapewne zwiastuje nam, że no właśnie, kto opuści boisko? Z 16 Wiktor Matyjewicz, a nie, to jeszcze zmiany w reprezentacji Łotwy, tak, tak, na początek. Ale wstrzymuje coś tutaj chyba, spore zamieszanie. Tak, jednak nie będzie schodził z boiska Kristap Skriewins. U nas schodzi Majszak, za niego Mucha. Lewicki wejdzie na pewno za aktywnego Brzozowskiego. Tak, a więc Jordan Majchrzak skończy to spotkanie bez trafienia. W jego miejsce Szczepan Mucha, ofensywny zawodnik Piasta Gliwice, który trafił do Piasta w styczniu, przechodząc z rekordu Bielsko-Biała i na razie ma dwa występy w Ekstraklasie. Dwa razy wchodził w 89 minucie, ale najważniejsze, że łapie te pierwsze seniorskie występy na najwyższym w Polsce szczeblu rozgrywkowym, a także nieco bardziej doświadczony, a nawet dużo bardziej na tym szczeblu, lewy wahadłowy Jagielloni Białystok, Jakub Lewicki. Doszło też do zmiany w reprezentacji Łotwy, ostatecznie nie 18 Kriewins, a 16 Aispurietis opuścił boisko, w jego miejsce z 15 Iwas Patrikajews. Czyli wszystko odnotowaliśmy. Nie było łatwo, bo tak chyba też Łotysze w ostatniej chwili coś tam zmieniali przy tych zmianach. Myślę, że tutaj liczy selekcjoner Broszna Lewickiego na taki świeży powiew energii. Chociaż teraz to zagranie akurat niedokładne. Tak, Jakub Lewicki to jest zawodnik bardziej doświadczony na szczeblu seniorskim niż Brzozowski, ale tak jak mówiliśmy, Brzozowski na tyle dobrze wyglądał w lutowym sprawdzianie z Czechami i kiedy dał zmianę w meczu z Izraelem w środę, że zasłużył. Podmęczony był też już Lewicki, bo tam to było troszkę sprawa pracy. Tak, tak, tak. Ale Brzozowski, gdzieś ja kojarzę tego zawodnika, że on jest zawsze aktywny w ofensywie, tak? Myślę, że do takich spotkań, gdzie atakujesz, to jest dobry chłopak. Tak nie widziałem go też w starciu, wiesz, z mocniejszym rywalem, jak trzeba też bronić, prawda? Bo w tym meczu no, mało tych aspektów w defensywie było. Tymczasem klubowy kolega Lewickiego świetnie wygrał ten pojedynek z rywalem Miłosz Matysik. Zaczęło się od dobrego w punkt w czas w ślizgu. Ta akcja była kontynuowana i później jeszcze spokojnie poradził sobie Matysik z Dektiarewsem. Tak się nazywa ten zawodnik z numerem
9, reprezentant Łotwy i dzięki temu Matyjewicz może wrzucać piłkę z autu. No ciekawi jesteśmy, bo ta rywalizacja na lewym wahadle w kadrze Marcina Brosza zapowiada się nam rzeczywiście interesująco. Czy Brzozowski, czy Lewicki będzie docelowo podstawowym lewym obrońcą. Tymczasem pierwsza żółta kartka również w reprezentacji Polski. Ukarany zawodnik Wisły Płock Igor Drapiński, a przecież on już na mecz z Izraelem pauzował za kartki. Taka niepotrzebna żółta kartka Drapińskiego, gdzie arbiter uznał, że było przewinienie Łotysza, mamy rzut wolny, a gdzie my mamy rzut wolny, jeszcze dostajemy żółtą kartkę. Po tej mocnej ofensywie reprezentacji Polski mniej więcej do 60 minuty, teraz trochę spokojniejszy fragment, też oczywiście wytrąciły nas z rytmu te zmiany, te kilka tych fauli z obu stron zresztą. Warto odzyskać kontrolę nad spotkaniem, bo tu się nic jeszcze nie zakończyło. No i proszę, będzie faul, będzie rzut wolny dla reprezentacji Łotwy. Chyba też niepotrzebnie w tej sytuacji. Ratował się faulem Miłosz Matysik. Poszkodowanym w tej sytuacji Dans Sirbu z numerem 11. I będzie rzut wolny dla wysokości pola karnego dla reprezentacji Łotwy. Zobaczymy, czy znowu Atars będzie wykonawcą. Widzimy, że jednak nie, że chyba Żelejko, kapitan. Mało go widzieliśmy w tych ofensywnych akcjach. Gaduła, jak już go określiłeś. Dokładnie. Będzie miał okazję się wykazać ze stałego fragmentu gry. Polacy w zasadzie całą jedenastką polu karnym. To jednak nie Żalejko. Zdecydował się na bezpośrednie jeszcze uderzenie Patryka Jeffs. I to było zaskakujące. Nie trafił, to było zaskakujące. Widzieliśmy, że nawet dla naszego bramkarza. Już tak przez chwilę, powiem szczerze, mogli nasi tutaj gracze troszeczkę mieć większe bicie serca, bo naprawdę to było dobre, zaskakujące uderzenie rezerwowego łotewskiego gracza. Iwan Patrykiew, to zawodnik klubu o jakże efektownej nazwie FK Supernowa. No zdecydowana większość zawodników w drużynie trenera Dowalina to są piłkarze z Ligi Łotewskiej. Wielu z nich gra już regularnie w tamtejszej ekstraklasie. A widzimy, że Suszko po starciach z Majszakiem teraz wziął sobie na cel Pieńkę. Ewidentnie chce skasować, mówiąc kolokwialnie, naszych najlepszych piłkarzy. Myślę, że zasłużył na żółtą kartkę Suszko. Tymczasem czerwoną kartką ukarany selekcjoner reprezentacji Polski Marcin Brosz za tę dyskusję. No nie może pogodzić się trener Brosz z tym, co robi na boisku Suszko, że od początku spotkania tak dużo przewinień uchodzi mu płazem. Drapiński w zasadzie po pierwszym faulu na naszej połowie dostaje żółtą kartkę, a Suszko cały mecz uderzony w twarz, w głowę. Wiadomo, że przy tych przepisach chroni się takiego typu zachowania dla zawodnika atakującego. Tak? Ale proszę spojrzeć, jeszcze podszedł tutaj później do leżącego na murawie Pieńki, tak, coś go tam zahacza, mówi coś do niego nieładnego. Ale też od razu czerwona kartka dla trenera Brosza. Nie wiem, czym tutaj sobie zasłużył. Wystarczyło dać żółtą kartkę, jeżeli gdzieś tam był problem. Ale też każdy człowiek ma swoje nerwy, tak? I czasami po prostu daje temu wyraz. No dziwne te decyzje pana Nogueiry. Widzimy, że chciał pokazać, że dookoła boiska schodzi teraz trener Brosz z ławki rezerwowych. Tymczasem rezerwowy obrońca Lewis Pitan przygląda się i jego koledzy temu, jak ten rzut rożny wykona Jakub Lewicki. Dalej jakieś dyskusje o Jedele. I znowu uczestniczył w tym Szuszkowym, w tym wszystkim. Myślę, że powinien sędzia Nogueira trochę przytemperować. Chociaż nie tym razem. Charakter zawodnika Napoli, ale z drugiej strony nie ma co aż tak szafować tymi kartkami. W meczu młodzieżowym będzie dośrodkowywał Lewicki. Znowu kończy się to na pierwszym rywalu. Na razie, oj, teraz prosta strata Bugaja i wychodzą Łotysze 2-1. To będzie naprawdę groźna sytuacja. Patryk Ejewski znowu przy piłce. Żalejko nie trafiła ona pod nogi Żalejki, nie trafiła też pod nogi żadnego z polskich obrońców. Nikt tego nie przeciął. Dopada do tego dopiero napastnik łotewski. Ostatecznie udaje nam się wyjaśnić. Wyjaśnia to ten, od którego straty całe zagrożenie się zaczęło, a więc Dawid Bugaj, ale gramy dalej. Bugaj przechwytuje piłkę i znowu ją traci na rzecz. Ale znowu ostre wejście. Żalejko tutaj w tej akcji ofensywnej uważam, że zepsuł całą tą kontrę
Łotyszy, bo oni mieli bardzo dużą szansę na gola wyrównującego. Wydaje mi się, że za szybko... Za mocno podał do rywala. Za szybko i za mocno do swojego partnera podał tą piłkę, bo w takiej sytuacji no, prowadź do tego zawodnika, który jest tylko w defensywie i w odpowiednim momencie wprowadź kolegę. No, ale to nie nasze problemy, my już jesteśmy w ataku. Tak jest, mamy teraz kolejną szansę, ale teraz bardzo dobra interwencja Sliede. Ryzykowna, ale skuteczna. Pięknie. Wycofuje do strzałka. Strzałek przyjął sobie, odskoczyła mu troszeczkę ta piłka, ale tam już był obrońca Łotewski, Urbański, zamarkował strzał, oddał na lewą stronę, Lewicki. W pojedynku z przeciwnikiem, wraca piłka pod nogi Urbańskiego. Być może teraz poszuka strzału, pomocnik Bolonii, przynosi jeszcze piłkę do Ojedele. No teraz to już na pewno odskoczyła mu za mocno, jeszcze obiła rękę piłkarza Manchesteru United. Będzie rzut wolny dla reprezentacji Łotwy. Ciekawszy fragment. Najpierw piłka pod polską bramką. To naprawdę była świetna okazja dla Łotyszy. 2-1 szli bodaj z Igorem Strzałkiem po stałym fragmencie gry Polaków. Po błędzie Dawida Bugaja. Jeden z naszych wahadłowych już odpoczywa. Bugaj być może powoli zaczyna odczuwać trudy tego spotkania. Stąd jakieś takie braki w koncentracji, bo to był prosty techniczny błąd. Dobrze, że w tej sytuacji Matysik zaliczył przechwyt. W złą stronę schodzi to spotkanie. Za dużo z takich nerwów, ostrych wejść. Zobacz, no nie wiem dlaczego tutaj Łotysze kłócą się z arbitrem w tej sytuacji. To jest po prostu ewidentne przewinienie, tak? Zabawny obrazek widzimy teraz. Czeka już praktycznie pod pomieszczeniem sędziów. Widzieliśmy kartkę na drzwiach. Marcin Brosz pewnie będzie chciał wyjaśnić też po meczu te... Albo po prostu tak przypadkowo stanął. Nie, no jasne, że tak, oczywiście, że tak. Natomiast słyszymy też, i Państwo słyszą, że pewne pretensje do pracy Portugalczyka Maguire'y mają też kibice zgromadzeni w Rącznej. Nie patyczkują się Łotysze. Być może inaczej po prostu nie umieją. To jest drużyna pewnie dość surowa technicznie, ale my też myślę, że my jako Polacy, jako gospodarze, jako faworyt tego spotkania powinniśmy dążyć do uspokojenia tego meczu, przejęcia kontroli. Poszukania drugiego gola. Tak, poszanowania tej piłki i poszukania przede wszystkim drugiego gola, bo przed chwilą widzieliśmy, że jeden błąd i może być znowu źle, może być znowu groźnie. Pieńko nie podał do Lewickiego, poszukał sam strzału, ale tu było kilku obrońców. Słuszko też teraz ostro wybijał tę piłkę, potraktował łokciem Ojedele. Tutaj znowu, czy nie było faulu? Żeliko. No tak, człowiek przewrotka, więc Tomasz Pieńko nawet w tej sytuacji próbował dość odważnie. Siedząc już na ziemi czterema literami, ale cieszy nas jego aktywność. To na pewno Tomasz Pieńko to jest postać wyróżniająca się w naszej ofensywie. A teraz jeszcze po zejściu Majszaka jest najbardziej wysuniętym napastnikiem. Szczepan Mucha to jest raczej ofensywny pomocnik. On szedł nieco głębiej. A Pieńko czeka na swoje kolejne trafienia. Znowu ostre wejście, ale gramy dalej. Staraliśmy się tutaj do skrzydła. Urbański tą piłkę chciał rozrzucić. Ale sporo takich nerwowych tutaj scen mamy teraz na boisku. Widzimy, jak cierpi Igor Drapiński. Tomasz Pieńko strzelił 2 gole w tej pierwszej fazie eliminacji, wygranym 2-0 w spotkaniu z Estonią. Natomiast w turnieju Elite, w tej drugiej fazie, jeszcze na swoje pierwsze trafienie czeka, ale kilka razy był już naprawdę blisko. I w meczu z Izraelem tam kilka razy dobrze interweniował bramkarz. I dzisiaj. Tymczasem kolejna zmiana w reprezentacji Łotwy. 77. minuta. Pojawia się na boisku Armas Muradians. A także Krister Volkovs. A więc tutaj dwie zmiany w reprezentacji Łotwy. Opuścił boisko m.in. z 11 Dans Sirbu. To jest kompletnie niewidoczny, trzeba powiedzieć. Nie przypominam sobie, żebyśmy o nim coś powiedzieli. Tak, no w drugiej linii te rywalizacje wygrywamy dzisiaj z Łotwą. Choć zapewne chcielibyśmy, żeby rzeczywiście ta piłka częściej była jeszcze pod naszymi nogami, żebyśmy potwierdzali tę przewagę w umiejętnościach. Również w statystyce posiadania piłki, po prostu. Bo myślę, że można dużo spokojniej to prowadzenie dowieść do końca. A teraz zobacz, dużo takiej rwanego spotkania, dużo przerw, dużo przewinień, tak? I tak z tego świetnego początku drugiej połowy znowu wracamy do takiego przepychanych z rywalami. Myślę, że początek drugiej połowy był tutaj dla nas najlepszym czasem w tym meczu. Tak, to był tak zwany benchmark do tego punktu odniesienia. Tak powinniśmy właśnie grać, tak chcielibyśmy, żeby grały młodzieżowe reprezentacje Polski, choćby za sprawą tego pana. Kasper Urbański gra dzisiaj znakomicie. Podał teraz do Pieńki.
Suszko uratował? Wcale nie, nie uratował reprezentacji Włoch. Strzelił gola samobójczego. Tak się wydaje. Ten bardzo aktywny środkowy obrońca teraz był i wydaje się, że to piękne. Nadaktywny. Że piękne. Tak się wydaje, dobra. Ale to mamy, chociaż mamy challenge między nami. Mamy zakład na antenie, szanowni państwo. Duże brawa, Kacper Urbański, to jest najlepszy nasz zawodnik w tym oj, meczu. Tak. Do gola dokłada, też trzeba powiedzieć, przepiękną asystę. Podanie, które minęło całą linię defensywną. A Tomasz Pieńko, przed chwilą wyliczałeś, że w tym turnieju jeszcze gola nie strzelił. To już go ma. Jest to ten moment. W całych kwalifikacjach trzy trafienia. W klasyfikacji strzelców pnie się do góry. Napastnik Zagłębia Lubin ma jedną bramkę w tym sezonie Ekstraklasy. Ma też trafienie wreszcie i tutaj wypatrzył go doskonale Urbański. Rzeczywiście to Pieńko ostatni dotykał tej piłki. Poradził sobie lepiej z naciskami Suszki niż przez całe to dzisiejsze spotkanie Jordan Majchrzak i piłkarz Zagłębia. Efektownie, spokojnie lobuje łotewskiego bramkarza, również sprytnie. Nas cieszy to, że Polska prowadzi z Łotwą już 2-0. Urbański rzeczywiście gra dzisiaj z numerem 10 i widzimy, że nieprzypadkowo. Naprawdę dobrze potrafi tę piłkę rozgrywać z głębi. Posyłał prostopadłe podania po ziemi, posyłał kilka w górą i najważniejsze, że one zawsze znajdują adresata. Wie co chce zrobić i robi to w odpowiednim momencie, z odpowiednią siłą i precyzją. Kacper Urbański na razie pracuje na miano piłkarza tego spotkania, zawodnik Bolonii. Teraz kilka pojedynków powietrznych, Żelijko tej piłki nie do końca opanował, Strzałek również nie. Matyjewicz to wszystko wyjaśnia, zgrywa do muchy. I z prawej strony kto? Kacper Urbański. Sporo miejsca robi się na boisku, bo też widać zdecydowanie, że już zmęczenie bierze też górę. Pieńko, ależ zabawił się teraz z rywalem, oszukał go, minął jednego, drugiego strzału, dał za słaby. Ale podoba znowu... się ten luz. Tak, 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 ma ten luz. Pieńko, ma ten spokój, ma taką wiarę we własną umiejętności ten chłopak. Zobaczmy jeszcze raz, bo tutaj naprawdę sprytnie, spokojnie minął rywala. No i warto odnotować, że przy pierwszym trafieniu Urbańskiego asystę zaliczył też ładną Pieńko, więc czyli dzisiaj... Obaj zawodnicy mają w tej klasyfikacji kanadyjskiej po 2 punkty. No i po prostu też ta klasyfikacja kanadyjska, jak mówisz, pokazuje nam, kto jest dzisiaj najlepszym... Liderem naszym kadrze, prawda? Najlepszym zawodnikiem w naszej ofensywie. To są właśnie Pieńko i Urbański. Najwięcej od nich dzisiaj zależy. Tymczasem problemy techniczne chyba Matysika, który też stoczył kilka tych mocnych, fizycznych pojedynków z rywalami. Raczej nie nastawiają się już Łotysze tutaj na to, że w tych 10 minutach wydarzy się piłkarski cud, aczkolwiek nie zamierzamy ich deprecjonować. Nie rozumiem, bo... że piłka widziała, ale no mało na to sytuacji zapowiada, że takie coś się może wydarzyć. Myślę, że bliżej bym był do stwierdzenia, że mamy większe szanse na trzeciego gola niż Łotysze na zdobycie jakiejkolwiek bramki w tym meczu. W sumie Polska ma już 3 bramki w tej drugiej rundzie, drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Europy, które w lipcu odbędą się na Malcie, bo pamiętamy, że Filip Koperski strzelił gola po rzucie rożnym w środowym meczu z Izraelem, a przed nami wtorkowy mecz z Serbią. Mecz o być albo nie być na Mistrzostwach Europy. Wszystko na to wskazuje. Będziemy musieli Serbów pokonać. Sytuacja Serbów jest bardzo trudna, trzeba powiedzieć, tak? Tak jest, bo zakładamy jednak, że Izrael po tym, co pokazywał dzisiaj z Polską 3 dni temu, że poradzi sobie z reprezentacją Łotwy. Choć też, nie wybiegajmy aż tak daleko w przyszłość. Teraz Kacper Urbański dyskutuje tutaj z kolegami, próbuje ich nieco uspokajać. To przewinienie. A po raz kolejny Lizunows pokazuje, że jest zawodnikiem, który te umiejętności techniczne, indywidualne posiada spore. Piłkę przytrzymał, dał się sfaulować. I kapitan Żalijko pewnie będzie szukał strzału bezpośredniego z rzutu wolnego. Oliwier Zych ustawił mur, 3-osobowy, w nim Pieńko, Matysik, Matyjewicz, strzał za Liki, niecelny, ponad poprzeczką, może spokojnie przygotowywać się do wznowienia Oliwier Zych. No tak, 8 minut jeszcze mamy tego regulaminowego czasu gry na to, by jeszcze poszukać swojej szansy, być może trzeciego gola. A być może jakichś zmian, ta... Ławka rezerwowych reprezentacji Polski nie jest dzisiaj bardzo szeroka, bo też tylko 21 zawodników powołał Marcin Brosz w ogóle na ten turniej. Chyba woli korzystać z takiej węższej grupy. Węższej grupy, tak? Tak jest. A też wiemy, że nie ma zawieszonego za kartki pomocnika Antoniego
Kozubala, nie ma Filipa Koperskiego, który jest kontuzjowany, więc w sumie tylko 6 rezerwowych dzisiaj zasiadło na polskiej ławce, a tymczasem Słuszko doczekał się w 83 minucie, tak można powiedzieć, jakby krzyknął Dawid. W końcu żółta kartka dla tego piłkarza. Jest to na pewno obrońca dobry. Jest to obrońca, który świetnie asekuruje swoich kolegów. Ale pamiętajmy, Radek, że wiele tych dobrych aspektów, o których mówimy, wiąże się z jego warunkami fizycznymi. Oczywiście, bardziej niż tak. Na przykład tymi umiejętnościami technicznymi, tak mi się wydaje. Natomiast myślę, że dzisiaj zapracował sobie na tę żółtą kartkę. Jordan Majszczak pewnie by się z nami zgodził. No właśnie, i Pieńko znowu potraktowany. Też dużo ręce pracują u Suszki, który jest, widać, już zdenerwowany tym, jak ten mecz się potoczył. Igor Strzałek rzuca piłkę z rzutu wolnego. Tam żaden z Polaków nie wyskoczył, ale dopada jeszcze do niej Urbański. Cały czas świetnie ją kontroluje, utrzymuje się przy niej, ale traci ją Matyjewicz. Ale wraca. Na szczęście z faulem. Tak jest. Prowadzone z ławki rezerwowych Muradian sfaulował teraz obrońcę Hellasu Verona. O, właśnie w tej sytuacji stojący za zawodnikami pan Nogueira dopatrzył się faulu łotewskiej czternastki i Strzałek będzie miał kolejną okazję. Wspierany oklaskami przez publikę wrącznej. Lewicki też tutaj ustawiony. Zobaczymy, czy ta piłka będzie odchodziła, czy dochodziła do bramki. Strzałek prawonożny, Lewicki lewonożny. To raczej on będzie dośrodkowywał. Tak jest. I próbował tutaj głową. Oczywiście z numerem 21. Kto jak nie on? Tomasz Pieńko. Choć nie najwyższy na boisku, to pierwszy był przy tej piłce. Aczkolwiek gdzieś tyłem głowy, no bardziej ona przetarła się po głowie Tomasza Pieńki, niż możemy to uznać za strzał napastnika Zagłębia. I mamy kolejną zmianę, tak jest, jest kolejna zmiana w reprezentacji Polski. Schodzi z boiska Igor Strzałek, jedyny zawodnik Legii w tej kadrze do lat 19, coraz częściej przebijający się do podstawowego składu drużyny Kosty Runiajicza. Zmienia go z 17 Dominik Biniek, piłkarz ofensywny, piłkarz na co dzień grający na Wyspach w Blackburn Rovers. Mało tego czasu będzie miał ten chłopak, ale też w 5 minut można coś ciekawego pokazać. Z plusów to, że Kozubal tą karę dzisiaj odbył, tak? Będzie, myślę, że wypoczęty. Zobacz, kolejny nasz atak. Tak jest. Słuchaj, tutaj atak prawą stroną. Lewicki będzie miał okazję do strzału. Strzelał tymczasem Urbański. Jest rykoszet. Jest trafienie na 3-0. Kacper Urbański bohaterem tego meczu. Dokładnie, tym razem bez asysty, ale też ważną rzecz zrobił Tomasz Pieńko, bo ja nie widziałem dokładnie, kto to jest, ale po tym zamachu wiedziałem, że to jest Tomasz Pieńko, bo nikt inny takiego sprytnego z wodu na wajkę nie robi. A Kacper Urbański w podobnym miejscu zdobywa gola, tym razem z pomocą troszkę rywali, bo był rykoszet, ale mamy tego trzeciego gola, na którego chyba troszkę czekaliśmy. To prawda, być może nawet zasłużyliśmy. Na pewno zasłużył na kolejną swoją dobrą akcję Tomasz Pieńko. Tutaj jeszcze był Jakub Lewicki. Wydawało się, że albo to Lewicki będzie strzelał, albo Urbański. Ostatecznie piłkarz Jagielloni oddał koledze tę piłkę. Tam oczywiście chyba był rykoszet. Był. Ale najważniejsze to, że ta piłka za chwilkę była w siatce, a Kacper Urbański no, pokazuje naprawdę bardzo dobre umiejętności w tym meczu i fajnie, że grasz dobrze i masz nagrodę w postaci 2 goli. To prawda, kiedy sunie albo prawą, albo lewą stroną atak reprezentacji polskiej, można się zastanawiać, czy to ptak, czy samolot. Nie, to Tomasz Pieńko, on jest po prostu z każdej strony. Kiedy Polska atakuje, to przy piłce możemy zakładać, że jest piłkarz Zagłębia. On tę akcję znowu, tym razem z prawej strony nakręcił, a skończył strzałem nieco przy pomocy żalejki Kacper Urbański, który notuje dzisiaj swoje drugie trafienie. Wychowanek Lechii Gdańsk. Mówiliśmy, że może uda się zdobyć trzeciego gola, to zobaczymy, czy stać nas będzie na czwartego gola w tym meczu. Wtedy ta zaliczka tych goli w tym, przed tym wtorkowym meczem byłaby naprawdę, naprawdę pokaźna. Tak, mówiliśmy o tym, że zależy nam na tym, żeby jak najwięcej tych goli strzelać, ale też by ich nie tracić. I kto interweniuje w tej sytuacji przed własnym polem karnym? Kacper Urbański. Później piłkę spokojnie prowadzi, daje się sfaulować rywalowi. Jest dzisiaj tak, jak Pieńko. Wszerz boiska, tak wzdłuż boiska jest wszędzie Kacper Urbański. Świetny występ tego właśnie piłkarza. Podostrzył grę tutaj ten jeden z rezerwowych. Tak, Muradians wszedł.
Tak, i dzisiaj ewidentnie nastawił się na faulowanie. Ale chociaż ładne zachowanie, bo przeprosił później Urbańskiego, więc chociaż takie coś trzeba docenić. 88. minuta tego spotkania. Lewicki nie opanował piłki. Być może dostał to podanie nieco zbyt mocne. Będzie aut dla Łotyszy. No i przypomnijmy, już we wtorek, 28 marca, spotkania decydujące, równolegle. Polska tutaj, na tym obiekcie, zagra z Serbią, a na stadionie Garbarni Łotwa z Izraelem. I wtedy poznamy drużynę, która wygra naszą grupę i tylko ta drużyna awansuje na Mistrzostwa Europy, a te w lipcu na Malcie. Byłoby tam miło się wybrać. Gwarancja słońca. A niepotrzebne teraz jeszcze nerwy napastnika Łodewskiego, zapewne skończy się to dla niego żółtą kartką. No tak, to są te rzeczy, te elementy niepotrzebne w tym meczu. Niektórzy chyba nie mogą się też pogodzić z tak wysoką porażką. Tu Biniek potraktowany chyba z łokcia. Nie rozumie, po co jest zaproszony przez pana Maguire. Właśnie po to, żeby pokazał mu Portugalczyk żółtą kartkę, a więc w 85 minucie wszedł na boisko Dominik Biniek, w 89 za niewinność chyba dostał żółtą kartkę i ukarany też Grigoris Dektiarew z numerem 9, napastnik reprezentacji Łotwy, też zapisuje się w protokole arbitra. Jeszcze chyba tłumaczy Matysikowi bodajże, nie miał złych intencji, po prostu obracał się z ręką gdzieś tam. Ja bym chciał, żeby do końca już tego meczu została na minuta regulaminowego czasu, groźnie wyglądała gra reprezentacji Polski. Tak, i żebyśmy już płynnie dograli to spotkanie, bo rwana ta druga połowa, ale bardziej skorzystali, mi się wydaje, na tym Polacy. Zdecydowanie, bo trzeba powiedzieć też, że w drugiej odsłonie gramy lepiej niż w pierwszej. Ta liczba sytuacji podbramkowych, takich dogodnych, trzy strzelone gole, więc myślę, że naprawdę można pochwalić na zespół za grę w drugiej połowie, a teraz też wydawało się, że było to przewinienie. Teraz Mocha przy piłce, zablokowany jego strzał, natomiast wcześniej świetnie nam linię łączył Kacper Urbański, podając prostopadle. Tutaj znowu mamy dyskusję pomiędzy dorosłymi łotewskimi stoperami i znowu z Binkiem, który... Zdenerwowany Biniek tak naprawdę podbiegł do Szuszko. Musi uważać, bo ma żółtą kartkę i... Tymczasem wykorzystuje w 90. już dokładnie teraz minucie Marcin Brosz, a w zasadzie jego sztab, bo trener Brosz, przypominamy, ukarany czerwoną kartką, wykorzystuje ostatnie możliwe zmiany, oprócz bramkarza Aleksandra Bobka, więc wszyscy zawodnicy z pola wejdą na boisko. Zobaczymy, czy dostaną ku temu szansę. Na razie pan Nogueira nie pozwala ich przeprowadzić, a już pozwala. Tak jest, proszę bardzo. Z numerem 9, nietypowo, obrońca, Lewis Pitan. On grał w pierwszym składzie w meczu z Izraelem, ale dzisiejszy mecz zaczął na ławce. Zastępuje Maxiego Ojedele. Pomocnik Altrincham, wypożyczony tam z Manchesteru United. Może sobie zbić teraz z uśmiechem piątkę z kolegą, który to z kolei gra na co dzień w Sheffield United. W drużynach młodzieżowych na boisku melduje się Pitan i też po naprawdę znakomitym spotkaniu boisko opuszcza Tomasz Pieńko. My jeszcze raz oglądamy jego bramkę na 2-0. Świetnie pokazał się do podania Urbańskiego, uprzedził obrońcę. Może nie jest tak wysoki jak Suszko, ale za to jest na pewno dużo bardziej dynamiczny i zaliczył swoje trafienie w tym spotkaniu. W jego miejsce z numerem 13 Alex de Gracia Marquez, piłkarz Hamburgeres Sportverein. Sporo walki w środkowej strefie. Nie udało nam się gdzieś tej piłki sprowadzić do ziemi. Teraz dobrze Biniek. Widzimy, że doliczone w tym spotkaniu 3 minuty, półtorej minuty już blisko za nami. Na chwilę schowało się słońce nad Rączną. I mamy też teraz tak troszeczkę brzydszy fragment, ale to już jest czekanie na ostatni gwizdek arbitra, ostatnie kilkadziesiąt sekund, może jeszcze kilkadziesiąt sekund nadziei reprezentacji Łotwy na honorowe trafienie choćby w tym spotkaniu. Jeszcze swoich tutaj zawodników zachęca do ofensywnej gry czeski szkoleniowiec Jakub Dowalil, który od 2019 roku prowadzi reprezentację Łotwy. No, ma dużo większe doświadczenie niż Marcin Brosz, ale dzisiaj, jeżeli chodzi o pracę z tą kategorią wiekową, ale dzisiaj Brosz i jego piłkarze górą, choć teraz będzie jeszcze, no i znowu nerwowo. Nie ma tu miłości między reprezentacjami Łotwy i Polski, bez wątpienia. Matysik
akcja, trochę pokłócić się z napastnikiem reprezentacji Łotwy, Valeriusem Lizunowcem. Troszkę też stracił kontrolę nad tym meczem pan Nogueira. Myślę, że na takim szczeblu, o taką stawkę, ale z naszej strony, te emocje nie powinny aż tak z naszej strony powinniśmy też troszkę się wyluzować, na każdą taką zaczepkę po prostu odpowiedzieć, podaj wynik do kolegi z Łotwy i myślę, że to by zamykało dyskusję. Tak jest. Odpowiedzieć uśmiechem, odejść. Myślę, no, że większe pretensje, taki... niepotrzebne kartki, tak, absolutnie. Dokładnie. A Matesik zaprasza kolegę z numerem 10. Skoro ja dostałem kartkę, to tobie też ona się należy. Proszę bardzo. Jeszcze chyba nawet zbili piątkę. No i bardzo dobrze. Ale nie, chyba nie zbili, wiesz? Nie? Chyba pobił brawo Matesik, tylko że jego, chciałbym powiedzieć kolega, ale powiedziałbym teraz przeciwnik, dostał ten żółtko. Co tu się wydarzyło? Widzimy, że... To będzie za ten faul. Najpierw wszedł troszeczkę chyba łokciem w rywala, później jeszcze... Ale zobaczcie też, jak tutaj zawodnik faulowany poszedł też, też poszedł wyprostowanymi tak, nogami, tak, prawda? Tak, 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 tak. Więc Matysik wydaje nam się po tych powtórkach, że na kartkę zasłużył, ale zastanawiamy się, czy Dektiarews też na drugą kartkę w tym spotkaniu przypadkiem nie zasłużył. No, nie najpiękniejszymi akcentami kończy się nam to spotkanie. Dla reprezentacji Polski najważniejsze, że wygrane. Pytanie teraz jeszcze tylko, jakim stosunkiem bramek, bo już mieliśmy kilkanaście minut temu taką okazję z podobnego miejsca, z rzutu wolnego dla reprezentacji Łotwy. Wówczas jej kapitan Glebs Żalejko strzelił niecelnie. Grawca Marquez i Biniek w murze, tym razem nie trzy, a dwuosobowy mur ustawił Oliwier Zych, bo jest też trochę dalej do jego bramki niż tej poprzedniej sytuacji, o której wspominałem. I to będzie bez wątpienia ostatnia sytuacja, ostatnia akcja tego spotkania, bo jak widzą Państwo na zegarze, minęły już te 3 minuty, dawno doliczone przez arbitra, mija już nawet czwarta. Rzut wolny dla reprezentacji Łotwy. Przyglądamy się. Tylko tym razem dośrodkowuje. No proszę, nie będzie to ostatnia sytuacja, bo jeszcze na rzut rożny chyba interweniujący we własnym polu karnym Dawid Bugaj wybił tę piłkę, a więc jeszcze jedna szansa dla drużyny trenera Dowalina. Ale mocno przyciągnął do spotkania arbiter. Nawet dla uspokojenia zawodników trzeba było to wcześniej skończyć. Ale teraz będzie koniec. Na posterunku Kacper Urbański po wybiciu piłki z przedpole karne. On ją wybija, on zalicza ostatni kontakt z piłką w tym meczu i myślę, że to jest dobry symbol występu piłkarza, pomocnika Bolonii, który był bohaterem naszej drużyny w drugiej połowie. Widzą Państwo strzelców goli. Dwa razy trafia Urbański. W 49 minucie świetnie zaczęła się dla nas ta druga połowa. Dzięki temu mogliśmy nieco uspokoić sytuację. W 78 minucie po doskonałym podaniu Urbańskiego trafia Tomasz Pieńko i w 86 jeszcze raz Kacper Urbański z drobną pomocą rywali, z drobnym rykoszetem trafia na 3-0 i reprezentacja Polski w turnieju Elite Round w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Europy notuje pierwsze zwycięstwo. Po remisie z Izraelem 1-1 mamy wygraną 3-0 z Łotwą, która piłkarsko była wyraźnie słabsza. Zgadzam się z Tobą w 100%. Będziemy jeszcze teraz oglądali te trafienia, które zanotowali biało-czerwoni. Przed nami wtorkowe spotkanie z Serbią. Gramy o awans, jesteśmy w grze o awans. To może nas cieszyć przed tym ostatnim meczem, które pewnie nie będzie łatwe, ale mamy 4 punkty. Nie przegraliśmy z Izraelem, który wydaje się naprawdę mocną drużyną. Dzisiaj pokonujemy, trzeba to powiedzieć jasno, bardzo pewnie rywali. Tak jest, na pewno najlepsi technicznie w dzisiejszym spotkaniu, w wykonaniu, w drużynie reprezentacji Polski byli Kacper Urbański i Tomasz Pieńko i oni zasłużenie wpisali się też do protokołu. Polska wygrywa 3-0. Zadowolony, nawet jeżeli z czerwoną kartką może być z tego wyniku, Marcin Brosz i z postawy swojej drużyny, aczkolwiek przede wszystkim w drugiej połowie tego meczu, bo w pierwszej rzeczywiście mieliśmy trochę zastrzeżeń też do jakości naszych strzałów. O proszę, już na pięterku trener Brosz może sobie spokojnie przemyśleć to spotkanie. My możemy wyciągać wnioski i przygotowywać się do meczu z Serbią, który zadecyduje. Zagramy jeszcze raz. Tutaj możemy pokazać teraz zestawienie właśnie tych par w naszej grupie. Ogromna radość też Oliwiera Zycha. Proszę bardzo, przyjechały partnerki, przyjechały rodziny. Cieszymy się z tego zwycięstwa i my. Tak to właśnie, szanowni Państwo, wygląda. Serbia ma po 2 meczach 3 punkty, bo wygrała w pierwszej kolejce w doliczonym czasie gry, pokonując Łotwę. No my pokazaliśmy dzisiaj większy potencjał ofensywny, bo dużo wcześniej zapewniliśmy sobie to zwycięstwo. Zwycięstwo 3-0, powtarzamy raz jeszcze. Izrael jest jak na razie liderem z 4 oczkami, bo najpierw zremisował z Polską, a potem dość pewnie pokonał Serbię, która od 31 minuty grała w dziesiątkę.
Ach, my też przecież mamy 4 punkty. Ja już tak przypisuję Izraelowi tu prowadzenie, a my przecież mamy też 4 punkty i nawet lepszy bilans bramek, więc spokojnie, jeżeli chodzi tutaj o fotel lidera, wszystko, o wszystkim zadecyduje ostatnia kolejka. My Państwa oczywiście serdecznie zapraszamy na to spotkanie wtorkowe, a widzimy też Stefan Majewski, Marcin Dorna, trener Mateńko przyglądają się temu, jak spisała się dzisiaj drużyna Brosza. Zapewne we wtorek też będą oglądać i my Państwa również serdecznie do tego zachęcamy, by o godzinie 14 włączyć Łączy Nas Piłka TV na YouTubie i obejrzeć, jak drużyna, reprezentacja Polski do lat 19 radzi sobie w starciu z Serbią. Dzisiaj po wczorajszej porażce Polaków z Czechami 1-3 nasze nastroje odrobinkę poprawione. Tak jest. Dobry, fajny akcent przy tej sobocie. 3-0 i można się w dobrych humorach dzisiaj z Państwem żegnać. Tak, i można już śledzić, jak poradzi sobie reprezentacja trenera Włodarskiego, reprezentacja do lat 17 w spotkaniu z Portugalią. Pierwszy mecz wygrany z Czechami 1-0. Naprawdę dużo sobie obiecujemy po tej drużynie, po tym roczniku. Warto za nich trzymać kciuki w ich turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym na obczyźnie. A za dziś serdecznie już Państwu dziękuję. Dawid Cud, Radosław Przybysz. Do usłyszenia, do zobaczenia.